Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Małaśński, to jest program Allegro Manontropo na portalu na PL, który Państwo mogą sobie subskrybować i stać się subskrybentami, jakkolwiek brzydko to brzmi. To jest dość specjalne wydanie Allegro Troppo, bo ostatnie przed wyborami. Dlatego też dzisiaj będziemy brnęli przez rozmowę na tematy. Ogólnopaństwowe, ogólnoświatowe, z dwojgiem znakomitych gości panią dr Mileną Drzewiecką, psychologiem społecznym i politycznym. Po podejrzewam z Uniwersytetu SWPS i reprezentującego inny narożnik tego uniwersytetu SWPS, pana profesora Radosława Markowskiego, doktora habilitowanego, właśnie wyznał, że go zmuszono do habilitacji, zresztą kurcieństwa na świecie jest, proszę Państwa, nie będę tłumaczył. Eee, czy coś opuściłem, coś powinienem dodać do prezentacji Instytut e, e, Politologii? Pan, nie, jak to się nazywa teraz? Nie, nie, Polska, Polska Akademia Nauk. Polska Akademia znaczy. Nauk to się nazywa, jakieś tam ma oddziały, ale to i nie, 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 nie trzeba nie. o tym wspomnieć, dobrze. Eee. Członek Zarządu Fundacji Stefana Batrego? Już nie, wyrzucili. Wyrzucili. No okay. widzimy, tutaj habilitacja tu wyrzucają. Ileż to tak na świecie się dzieje. Więc ja chciałbym zacząć od takiego łatwego pytania do obojga państwa. Y Prawie 70% Polaków nie chce PiSu. Nieco ponad 70% Polaków nie chce PO. 90% Polaków nie chce Trzeciej Drogi. Jeżeli zaufamy sondażom, które się ostatnio dość zgodnie w tej sprawie wypowiadają, czego Polacy w takim razie chcą? Wiemy, czego nie chcą, a czego chcą. Zacznijmy od, od dam, bo tak wypada. Mam nadzieję, że. Tutaj nie będziemy potem robili rozróżnień. Yy, Polacy tak. chcą dobrego życia. Polacy chcą dobrego życia. Niezależnie od tego, czy gwarantowanego przez jedną, czy drugą stronę polityczną. Chcą dobrego życia i sami definiują, co rozumieją przez to pojęcie dobrego życia. I tak naprawdę, um, jeśli spojrzeć na wartości wyznawane przez Polaków, to niezależnie od sympatii politycznych znajdziemy tu pewien wspólny trzon takie jak zdrowie, rodzina, bezpieczeństwo i w tym sensie możemy znaleźć te podobieństwa, których być może czasem politycy nie znajdują w elektoracie propisowskim, proplatformerskim itd. Tylko trochę inaczej mogą widzieć, czy też... Wyobrażać sobie wizję tej zdrowej, bezpiecznej czy rodzinnej Polski. I tutaj inną wizję przedstawia Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Ale tak naprawdę, jeden i drugi, czy trzeci elektorat, czy ten niezdecydowany, chce dobrego życia. Moje pytanie było o Polaków. Pani przedstawiła portret, jakby to powiedzieć, Homo sapiens sapiens. Ale, ale to... Polak jest homo sapiens. No dobrze, no ale to jakby to powiedzieć nie Niektórym jest... Niektórym się to nie udaje. Tak, ale... jak się próbują, prawda? <laughs> tak. A czego chcą? Nie, więc ja tutaj przychylam się do tego, że z dużym kwantyfikatorem to nie zajedziemy daleko. To znaczy nie ma czegoś takiego jak Polacy i Polki, wszyscy razem. Niektórzy pewnie chcą tego, inni te egzystencjalne, bo tak one zabrzmiały, Wartości mają trochę niżej. I to, 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 to światowe badanie wartości pokazuje na no, taki światowy trend od lat 70., kiedy to, co zostało nazwane kolczy, shift się pojawiło jako postmaterializm, później te wartości <laughs> takie bardziej progresywne i tak dalej. No, część Polaków też chce żyć w przewidywalnym ustroju, chce na pewno żyć w Europie. Z, Wartościami oświeceniowymi, które gdzieś tam są, a które na przykład główna instytucja socjalizacyjna do niedawna całkowicie ignorowała. prawda? Ta, to wystarczy, ci, co w niedzielę chodzą jeszcze do kościoła, mówią mi, co tam płynie z ambony. I tam płynie z ambony taka. I to, że ignorowała, nas, walczała dość energicznie. I tak, nie No ja o, o stosach to zapomnijmy, tylko chodzi o to, że to jest taka niechęć do medycyny, niechęć do nauki, niechęć do przyczynowości i, i taka narracja, prawda, która mówi, wy tam, maluczcy, możecie mieć swoje prawo ko pozytywne, konstytucje, ale tak naprawdę prawda jest z nami, w księdze, w prawie naturalnym. I to są dwa światy bardzo różne. Przy czym, żeby była jasność, jak ktoś chce prawem naturalnym i tym, co jest w księdze, to ma do tego prawo, tylko on później nie warto, żeby miał prawo, żeby korzystał z owoców tego, co wypracowuje ta część społeczeństwa, która nie chce takiego prawa, nie chce tego, co w księdze, tylko zakasuje rękawy i testuje, retestuje, testuje, retestuje, myli się, ale na końcu drogi jest tomograf komputerowy. Tak? To, to nie wynika z tego, że tam żarliwiej się modlą, tylko z tego dokładnie, że ktoś racjonalny, warto, ale możemy się nie zgadzać do końca. I Dlatego ja tylko w jednym zdaniu, ja tam 15 lat temu zaproponowałem tutaj... W tym kraju, żeby zrobić taki funkcjonalny federalizm, żeby to podzielić. Tak jak Holendrzy 70-80 lat temu, pobejrzeli się wokół siebie, stwierdzili, są katolicy, są świeccy, są protestanci. Po co się sobie do oczu skakać? Żyjmy w filarach: katolickim, protestanckim, świeckim, i tam od ko kołyski do, do, do śmierci, przez przedszkola, uniwersytety, żyło się w filarze jednym. Dopiero pod koniec lat 70. to się rozmyło. Ale ten podział, tam gdzie nie można się dogadać, jest bardzo sensowny. Pani doktor, pani mówi o dobrym życiu i to bez wątpienia <coughs> jest jeden z ważnych elementów, ale wszyscy zostaliśmy wychowani w tym etosie, że należy rezygnować z własnej wygody na rzecz społeczności i na rzecz państwa. Czyli innymi, patriotyzm przestał brać górę nad pożądaniem dobrego życia? To już profesor powiedział, że rezygnuje z kwantyfikatorów ogólnych, ja się z tym zgadzam i też tutaj bym powiedziała, że nie wszyscy zostaliśmy w tym samym etosie wycho wychowani, um, chociaż um, oczywiście jest to ta narracja, która przez lata dominowała w Polsce, jeśli chodzi o tą patriotyczną wizję Polski. Natomiast jak mówię też o tym, że Polacy chcą dobrego życia, to oni mogą je w inny sposób definiować, bo oczywiście elektorat to nie jest grupa homogeniczna, tak? I my mamy te różnice pomiędzy i yy, yy w kategoriach płci, wieku, ale też sympatii politycznych. Natomiast ja bym nie była przekonana, że wszyscy zostali wychowani w tym właśnie etosie, żeby rezygnować z czegoś na rzecz czegoś, bo jedno to jest, czy, czy słyszeli tę wizję. A drugie, czy ją no, podzielają? trylogie i różne takie, to chyba wszyscy, nie? Czy Mieli wszyscy? Emilia Plater. Niektórzy czytali bryki zamiast całej trylogii, to jedna sprawa. Drugie, że teraz aktualni osiemnastolatkowie, to chyba już czytają tylko fragmenty Sienkiewicza, a nie dzieła w całości. Natomiast... To, że czyli, ktoś, czyli to, że ktoś czytał całość, to wcale nie musi oznaczać, że będzie podążał za przedstawianą tam wizją rzeczywistości, chociaż nie ulega wątpliwości, że aktualnie sprawujący władzę życzyliby sobie Polski z wielu dzieł, czy sienkiewiczowskich czy romantyków, tak? No dobrze, ale ten podział właśnie nie przebiega na linii ci, którzy przedkładają dobro państwa i dobro społeczeństwa, dobro narodu, jeżeli chcemy użyć tego wielkiego słowa nad swoją prywatę i ci, którzy jednak przedkładają zdecydowanie prywatne, nad dobro państwa i narodu, które są pojęciami absolutnie abstrakcyjnymi dla nich. Ale to, to tam, gdzie się narody i społeczeństwa udały, a ludziom się żyje dobrze, to nie jest alternatywa. No, to jak się spojrzy na Skandynawię czy na Holandię. Tam właśnie cała mądrość zarówno tego dobrego życia publicznego, rozumienia dobra publicznego, a nie prywaty, została zaprzęgnięta także przez kościoły protestanckie, które od zarania dziejów były twarzą odwrócone, gdzie pastor był jednym z mówili językiem zrozumiałym dla, dla ludzi, to pewne wartości, które akurat ja nie podzielam, ale mo można się tam zastanawiać nad pewnymi pasusami tej księgi. Są sensowne rzeczy czasami. One, jak na przykład odpowiedzialność za własny los, prawda? Jak to, co u nas tak szwankuje. No proszę Państwa, jesteśmy i mówimy tu o społeczeństwie to z dużym kwantyfikatorem, bo tylko średnie. Znaczy nie? Oczywiście wiemy, gdzie gdzie, gdzie leży gdzie pies pogrzebany, ale mamy jeden z najniższych wskaźników kapitału społecznego, tego, który Put nam nazywa Brydzień, tym, tym, tym mosto pomostowym, prawda? Oczywiście tutaj są ci, którzy mówią, no tak, tak, ale to dlatego, że u nas bardzo wiele się dzieje w parafiach, w tym, w tym parafialnym kapitale społecznym, co też jest prawdą, tylko po pierwsze on jest, on jest bardziej sprywatyzowany i bardziej nepotyczny, a po drugie to mamy ostatnie... Za, za, Zaskakujące nawet dla mnie wyniki spisu powszechnego, prawda? Parę, dwa tygodnie temu opublikowanego. W ciągu 10 lat 6,7 czy 8 milionów Polaków na 30 dorosłych przestało się przyznawać, że są wyznania katolickiego. Nie identyfikują się z tą wiarą. Więc tu, tu, jeśli chodzi o 10 lat, to to jest, to jest rewolucja, to jest to rewolucja. Jest absolutna rewolucja. A czy zgadzają się Państwo z tą taką wiekową tezą, że poziom życia jest związany z wyznaniem, wyznawanym, no sorry, czyli najlepiej się żyje protestantom, którzy w etosie prasy są wychowani prawda, przez kościoły, trochę gorzej katolikom, najgorzej muzułmanom, jednak, bo tam ten etos prasy nie jest przez imamów jakoś ceniony specjalnie, Patrząc globalnie, rozumiem, tak? Czy no biorąc pod lupę no tylko na przykład wybrane społeczeństwo skandynawskie, bo ten muzułmanin w Skandynawii może żyć lepiej niż jego współbrat w wierze w innych. kraju? tak jest, ale hmm. często to się dzieje dzięki właśnie, no nie wiem, no nadzwyczajnemu systemowi opieki socjalnej. Znaczy jest taki podział, warto taki podział w ogóle brnąć taki podział? Tu jest wiele rzeczy, to znaczy, no, e, sześć, sześć. Są takie książki, e, które tam studentom amerykańskim się daje na początek, jak się wrobi kogoś w taki wykład, żeby zapoznał z Europą Środkową, wschodnią freshmenów amerykańskich, co jest straszną torturą, ale Dobre książki, które mówią, na, na czym polega to, że jest jakaś Europa wschodnia, jakaś Europa zachodnia i tam padają takie argumenty bardzo ciekawe. No, po prostu klimat i geografia. No, tym pługiem w tej Holandii, gdzie indziej ze względu na Golfstrom można było dużo wcześniej orać i, i klimat był bardziej sprzyjający. W Europie Zachodniej pozornie to, co pomogli, to wikingowie ich napaści, bo wtedy wynaleziono coś takiego jak rycerz, co był pierwszym podziałem pracy. Bo co to jest rycerz? Rycerz to jest kobyła, koń i taki facet, który nie ima się żadnej pracy, tylko uczy się jak rąbać mieczem. To znaczy, że czego utrzymywać? Jak czego utrzymywać, trzeba mieć nadwyżki, trzeba być produktywny. Więc jest szereg powodów, ta zamarznięta Europa Wschodnia, plus oczywiście Mongołowie i tak dalej, nie dawała nam takiej szansy jak to. I, i niestety to się nakłada na ten podział protestancko-katolicki i jeszcze proszę nie zapomnieć, zanim do muzułmanów dojdziemy, to jest prawosławie, które jeszcze gorzej sobie radzi z, z, no, z wartościami publicznymi, z różnymi takimi, z demokracją, z wa oświeceniowymi wartościami, których całkiem nie rozumieją niektórzy. No, my się dziwimy tej rodziny. No ona jest taka, jaka jest. Młodzież, Ruiz wielka, narodu mnoga i dlatego tam nie ma żadnego tego, jednego miliona się rzuci na bój, drugi milion. Co no, palą parę lat temu, tajga płonęła. Przyszli do głównego strażaka, mówią, panie, no płonie tyle, co dwie Europy. No co robisz? No płonie. Płonie, płonie i przestanie palić, płonąć. No ta ekstensywność, nie Tyle samo mieszka w Federacji Rosyjskiej, co w Japonii. W Japonii jest 11% ziemi, którą można uprawiać i dlatego ci Japończycy z najmniejszej rzeczy intensywnie potrafią cuda wyciągnąć. A jak się ma takie tereny i też te 130-140 milionów ludzi i można ciąć tajgę, i można odwracać i niszczyć rzeki albo wyławiać wszystko, co żyje i świdrować, żeby coś tryskało z tej ziemi, to się nie ma motywacji do tego, żeby to robić sensownie. Bo zasoby, które to do antropocenu wracam, do tej pory nam się Jak wydawało, że. na Rosję. Klęska nadmiaru. Nie, ale. Bo nie, wie pan, to Amerykę też można. Oni też wycinali i tego. To, to tam akurat trochę sensowniej to poszło, ale, ale też są. Znowu w sensie, kiedyś wszystkiego 22 bizony ekolo z tych milionów Ekologicznie. Bizonów. Dzisiaj można też takie statystyki powodować, że dla tej planety Amerykanin to, to jest po prostu disaster. No, to jest... On konsumuje 180 razy więcej niż Bangladesz. Znaczy, nie musimy chcieć być Bangladeszczykami. Przepraszam, nie wiem, jak się to odmienia dokładnie, ale, ale w każdym razie, no on jest 12 razy groźniejszy dla planety Bengali. niż Francuz czy, 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 czy Niemiec, więc tam też nie jest dobrze. I to jest wszystko z tego z możliwości takiej ekspansji, gdzie. Przyroda została wyzerowana jako koszt w kapitalistycznej produkcji. To jest największa zaraza współcześnie. tak? Do, do niedawna, bo teraz właśnie są te antropocenowe takie narracje nowe, które mówią, nie wolno. Pojawiają się nowe, już już kończę na, na uniwersytetach takie przedmioty jak Anthropocene Governance, Anthropocene Accountability. To ostatnie mówi o tym. Że trzeba na nowo kalkulować koszty. Że rynek dobrze sobie poradził z tym, gdzie produkować, jak produkować, gdzie wozić, ale kompletnie miał chybione założenia co do rzeczywistych kosztów tego, co produkuje. Jak się dołoży koszty planety, która cierpi, to się okazuje, że wszystko jest dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie droższe. Droższe i szkodliwsze. To teraz zejdźmy <laughs> na Ziemię. Czy niedawna tak zwana Debata w tv będzie w stanie przeciągnąć jakieś głosy, chociażby niezdecydowanych, do którejś partii albo z jednej partii do drugiej partii. Jak pani postrzega ten? Nie przeceniałabym wartości tej debaty, jeśli chodzi o przeciąganie niezdecydowanych na jedną czy drugą stronę. Natomiast debaty generalnie mają na celu przekonać przekonanych tak? i widzowie debaty wychodzą z tym zdaniem, z jakim zaczęli oglądać debatę. Tak jest najczęściej. Natomiast ta debata, czy raczej nieobecność Jarosława Gaczyńskiego na tej debacie dała Donaldowi Tuskowi... Kolejne paliwo, które może wykorzystać, żeby pokazywać swojego konkurenta politycznego, jako tego, który tchórzy, który się boi, który nie stawia się do, do spotkań. No i na pewno też ta debata podniosła oglądalność telewizji publicznej w tym sensie, że wiele osób, która nie oglądała TVP, wczoraj tę stację włączyła. Rozumiem, że pan redaktor jest tego przykładem. Pan redaktor jest tego skruszonym przykładem. Tak. Oczywiście. Czyli innymi słowy bez sensu. To był spektakl polityczny na potrzeby tak naprawdę partii rządzącej z pytaniami, tak. które wpisywały się w narrację Prawa i Sprawiedliwości, z pytaniami, które były dłuższe niż odpowiedzi występujących w tej debacie, ale to też była tak naprawdę um, szansa na przetestowanie się kilkorga liderów politycznych. Najtrudniej miał Donald Tusk i to było widać na początku, bo był najbardziej spięty. To bez dwóch zdań, jakby jego mowa werbalna i niewerbalna zdradzała, Sygnały zdenerwowania, bardzo dobrze sobie z czasem poradził chołownia czy Scheuring Wielgus, jeśli chodzi o wykorzystanie tych sekund. Natomiast my nie jesteśmy już w latach 90. kiedy debaty wyborcze miały tak duże znaczenie na kształtowanie postaw politycznych. Tak, Nawet takie sytuacje, kiedy rzeczywiście od, od lat, wrogiem publicznym, hmm. numer jeden te razem z Pisem ze wszystkim. Okrzyknęli Donalda Tuska, a Donald Tusk się po raz pierwszy w telewizji publicznej od 2015 pojawił, nie jako ten, który mówi für Deutschland, nie kończąc und Europ. Nie tym razem, tak, ale oglądał Pan Redaktor Wiadomości zaraz po tej debacie. Nie chyba pani żartuje. A ja to zrobiłam. Ja ten starszy człowiek w wieku zawałowym to... A ja to zrobiłam właśnie między innymi dlatego, żeby zobaczyć, jakie fragmenty debaty wykorzystano, i czy yy, yy, jakby yy, może zaskoczono mnie. No, nie zaskoczono, w tym sensie, że materiał był wcześniej przygotowany i kilka innych materiałów pokazujących, jak to się żyło biednie i tragicznie zarządów POPSL. Także. Nie sądzę, by ta debata nam zmieniła w ogóle wektor spostrzegania rzeczywistości. Czy znaczy, mniejsze partie nie zyskają, trzecia droga nie zyska dzięki elokwencji kołowni, czy lewica nie zyska dzięki elokwencji i sprawności intelektualnej pani scheuring wielgus Dziś trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo jakby nie wiemy, czy zyska, ale moim zdaniem zyska to mniej mówi? intuicja, Oczywiście nie wiemy, zobaczymy A, w sondażach. Psychologowie w sądażach, no. wolą patrzeć na wyniki badań niż liczyć na własną intuicję, ale jeśli Pan mnie pyta o moją intuicję, to jeśli ten zysk będzie, to mniejszy niż te partie by chciały. Aha. No bo Marsz Miliona Serc nie, nie zmienił ratowań. PO. Niemniej jednak tak Marsz Miliona Serc, jak i ta debata pokazały, że partie opozycyjne w jakimś stopniu, przede wszystkim Donald Tusk, narzucały dynamikę tej kampanii. Tak? To znaczy wejście jednak Tuska wczoraj do debaty w telewizji publicznej było tematem analizowanym przez szereg mediów i tematem, do którego musieli się odnieść politycy prawa i sprawiedliwości, czy chcieli, czy nie. W innym przypadku pewnie wczoraj mielibyśmy tam marszałek Elżbietę Witek, a nie premiera Morawieckiego. Ciężkie jest życie, telewizja. Panie profesorze, jak niebezpieczne jest referendum z punktu widzenia demokracji w Polsce? Te cztery pytania referendalne? Tak. Akurat pisałem niedawno o tym, bo mamy badania, to, takie to się w ZUPS-ie na temat tego, co Polaków nurtuje. Z czterech pytań wszystkie są tak zwane non -icious. To To w ogóle nie, jedynie imigracja, 3% ludzi wspomina, jak się ich pyta otwartym pytaniem, czy taką listą 14, które z otwartego pytania żeśmy robili. Polaków nurtuje konsekwencje wojny w Ukrainie, służba zdrowia, kryzys gospodarczy. To są te główne rzeczy. Natomiast tych czterech, tych w ogóle, w ogóle nie interesują. A sam pomysł, oczywiście ja, ja mam taką hipotezę, że te referenda są potrzebne do trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby... Komisje za granicą nie zdążyły policzyć głosów, żeby im odebrano szansę, te 400 tysięcy 500, 540 pięćset tak już jest, na dziś. żeby trafiło do kosza. Jakąś dziwnym trafem oczywiście z Chicago przyjdą i zdążą policzyć. Drugi powód, żeby to mieć, to było, wie pan, no, czy my, czy, czy w Warszawie, czy w dużych miastach pójść i otwartym tekstem powiedzieć, że nie chce się głosować, to nie jest żadna specjalna odwaga i tak dalej. Natomiast w małych miasteczkach ci, którzy nie chcą głosować w referendum, to jest, to jest pewna odwaga. I dlatego właśnie Donald Tusk ma absolutną rację. Ja, ja to głosiłem wcześniej, ale gdzie mi do Donalda Tuska, mianowicie, żeby to, o, przepraszam za język, olać, to referendum w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego jak znaczenia będzie kworum. Jak także... to będzie miało znaczenie? Słucham? Jak będzie kworum, to będzie miało znaczenie. 50%. Ale nie będzie, bo frekwencja będzie 55%, a wystarczy, że duże miasta nie wezmą i frekwencja w referendum będzie 30-35%. Proszę w ogóle... się autorytetem nie wypowiedzieć, czy jak już ktoś jest zmuszony, <coughs> bo ma... ma nie, absolutnie. I tak dalej, absolutnie. Do wzięcia apel do, karty. Apel, apel do ludzi czy ją może z małych miasteczek. Mi... Nie, 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 nie. Niczego nie drzeć. Apel do ludzi z małych miasteczek. Nie przejmujcie się, jak macie problem, bierzcie, głosujcie w tym referendum, albo wrzućcie bez zaznaczania. Nie, jeżeli macie to to problem, żeby, zanim, się, żeby się. No nie to, lepiej przekreślić? No to, niech, no to niech zaznaczą to, co. Ale to nie ma znaczenia. To, to są, że, co to znaczy, że ktoś się opowie? No, jaki będzie skutek praktyczny? Dlatego, że w referendum ktoś powie, Polacy się wypowiedzą, że wiek emerytalny ma pozostać taki, jaki dlatego, jest. Dlatego, że jeżeli wyniki będą niekorzystne dla PIS-u, to powiedzą, no jak to? To musi być oszustwo, dlatego, że przecież tutaj w referendum Polacy się opowiedzieli przeciwko imigracji, a tamci... No i tak dalej, nie, 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 i tak dalej. Nie, nie. No, nie to, będzie to, to jakiś Tak, z... absolutnie namawiałbym wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek obawy o to, że to się uje po pierwsze na narusza się przecież tajność głosowania w ten sposób, prawda? Ach, cóż, to, Bierzcie to, to te to karty, problem. głosujcie, to i tak nie ma żadnego znaczenia na los Polski w najbliższych latach. To jest absolutnie pewnie. I no, oczywiście też była taka chęć podbicia tego bębenka niektórych tych, tych wątków, które PiSowi się wydawały, że to, to działa na ich korzyść, a wcale tak nie musi być. No tak, ale bo... pytania już są jakby antyopozycyjne. No to nie, wiadomo, ale... kto, je przek, kto się... Zada sobie trud przeczytania tego pytania, to powiem, oj, 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 ta opozycja jest bardzo niedobra, bo tak z pytania wynika. Dlatego te pytania miały w określony sposób nam prymować tak, uwagę wyborcy i ukierunkować go w stronę poparcia dla prawa i sprawiedliwości. Pan profesor wspomniał o tych powodach organizowania referendum. Jeszcze jeden taki bardzo praktyczny to są wydatki na kampanię. No prawda? tak, oczywiście tak, to Kto... o tym, tak które y, y, tym samym dzięki referendum prawo i sprawiedliwość może zwiększyć. Więc to ma naprawdę bardzo praktyczny wymiar to referendum dla interesów y, sprawujących władzę. Zignorować, nie, nie przejmować się tym i tak nie będzie w żadnym pytaniu 50%. Y Wyborcy mają prawo. Przepraszam, tylko absolutnie, bo pan tutaj mówił o darciu. To nie drzeć hmm. niczego. Dobrze, ale czy to jest sprzeczne z prawem? Podarcie karty tak, i tak, wrzucenie do koperty? Tego no, nie, wolno, żeby, robić, nie, nie, nie są, wolno robić, bo y... no, kto. Jeżeli to jest ostentacyjne, jakieś, to jest dokładnie. Nie, 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 nie. No, darczy, ale to trzeba Możemy przedartą do koperty potem, prawda? No karty. Możemy przedartą, ale, ale tak jak mówię, nie warto w ogóle poświęcać. Znaczy, moim zdaniem, od dawna partie opozycyjne powinny były kompletnie to wyciszyć. Powiedzieć swoim obywatelom wielkomiejskim, wykształconym, nie, nie bierzcie, bierzcie udziału, bo wam nie, nie, nie będę miał żadnych. Ale podobno prop... trzeba żądać, żeby było tak, zaznaczone, ja od... no że tak, nie wziąłem tak, odmówienia tak. karty do referendum. Pój pójdziemy i powiemy otwartym tekstem, żeby zaznaczyć, że nie brałem i tak dalej. Natomiast są ludzie, którzy będą się obawiali, żeby to zrobić, i niech sobie wezmą te karty i niech sobie zagłosują. Dobrze, no, no to teraz kolejne łatwe pytanie. Załóżmy, że sondaże znajdą potwierdzenie w wynikach wyborów już definitywnych że PiS będzie miał stosunkowo niewielką większość względną czyli będzie pierwszą partią w Polsce ale nie będzie miał zdolności nawet z Konfederacją do stworzenia większości sejmowej czy, czy zwłaszcza w senacie Jaki będzie scenariusz wydarzeń? Co zrobi główny lokator pałacu, namiestnikowskiego? Zapowiedział, że tak czy owak Kaczyńskiemu po powinien Potem, jak nie mianował tak? trzech sędziów, których nie miał prawa mianować, to ja nie wiem, co on zrobi. Ja mogę powiedzieć, co jest w Konstytucji. W Konstytucji jest to, że jeżeli, co jest najbardziej prawdopodobne, pierwsza na mecie, w sensie mandatu, bo to proszę Państwa. Platforma musiałaby wygrać z PiSem 3-4 procentami ze względu na tą nierówność głosu, żeby mieć tyle samo ludzi w parlamencie. W związku z tym, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest, że zgodnie z konstytucją pan Andrzej da misję tworzenia rządu komuś wskazanemu przez PiS, że to jednak będzie na tyle. Tam będzie brakowało 30-40 mandatów. Gdyby brakowało 5-10, to oni przekupią ruszą w Konfederację, nie dałbym głowy za PSL, może się wydarzyć wszystko. Natomiast jeśli, jeśli to będzie 30-40 mandatów, to po nieudanych negocjacjach... Konfederacja jest staną partią. Moim mhm. zdaniem ona może liczyć na coś dużo lepszego. Ona może być tym, co nazywamy Kingmaker. Tak? jej się być może nawet nie uda wesprzeć, żeby była większość, na przykład nie wchodząc do rządu, tylko mniejszościowy rząd pisowski, ale im się może, oni mogą przyjść do koalicji demokratycznej, jeśli im zabraknie trochę i powiedzieć, no to macie prawie 230. Prawdopodobnie przy tym rozkładzie, który teraz pokazują wyniki, będzie 231 mandatów na opozycji. No i to byłby drugi ruch, po którym mielibyśmy rząd opozycyjny. Pani doktor, a dobrze, będziemy mieli rząd opozycyjny i co w dalszym ciągu główny lokator Pałacu Namiestnikowskiego będzie robił ze wszystkimi uchwałami, ustawami, dekretami rządu opozycyjnego, Pani zdaniem? Pytanie, czy faktycznie będziemy mieć ten rząd opozycyjny, ale gdyby to był rząd opozycji, to... zakładamy teraz w Ten scenariusz... Ja patrząc na Andrzeja Dudę już jako na y, jednostkę o określonej osobowości, to myślę, że jest w stanie współpracować z opozycją, widząc w tym swój osobisty interes. Pytanie, czy opozycja byłaby w stanie zapewnić spełnienie jego międzynarodowych ambicji po zakończeniu prezydentury? A byłaby? Nie wiem. Tego no, nie, nie wiem. Nie Natomiast. Nie I cały czas na, się do na, na, Chodzi mi o to, że Andrzej Duda miał wiele okazji, żeby wybić się na niepodległość i z tych okazji nie skorzystał, pozostając wiernym żołnierzem swojego obozu politycznego. Niemniej jednak. On już nie będzie walczył o kolejną kadencję, jak wiemy, chyba że nastąpi jakaś zmiana, ale to nie przy rządzie opozycyjnym, żeby zmieniać konstytucję i liczbę kadencji. Natomiast y, ja cały czas widzę w nim te niespełnione ambicje kariery międzynarodowej, a odchodząc z urzędu prezydenta będzie miał 50 plus nadal, prawda? I y, to jest pytanie, czy zobaczy gdzieś światełko nadziei? A może to będzie to światełko nadziei, że nie stanie mu się jakaś krzywda w postaci. Jest, no więc właśnie, jest czy tak, nad nim pierwsza, nie będzie ciążył Trybunał Stanu. Że pierwsza rzecz, to jest taka, że ktoś panu Andrzeja musiałby to powiedzieć, bo on, może, on nie bardzo rozumie, co jest w Konstytucji napisane i być może mu brakuje też takiej wiedzy, co można z tym zrobić. Po Doktor, drugie... Dobrawa. Słucham? Jest doktorem prawa. To, ale takie tam na trójkach jechał. Pan. E, <laughs> no. e, Jak nas włączy, to, to będzie wiedział. E, e, więc to jest jedna, to by była taka. Wersja optymistyczna, która mnie by się bardzo jako obywatelowi nie, nie podobała, bo ja już mam Kurskiego w Banku Światowym jako przedstawiciela Polski i jeszcze drugiego niewykwalifikowanego polityka na wysokich stanowiskach ONZ-owskich, to ten kraj tego nie wytrzyma. To znaczy ja bym bardzo odradzał opozycji. Ja bym natomiast doradzał opozycji coś innego. Mianowicie... Konfederacja, która może mieć 20-30 mandatów w parlamencie, jeśli jej się powiedzie, z konfederacją, która strategicznie jest zainteresowana demontażem pisowskiego poparcia, bo ona nie zyska na elektoracie lewicy czy koalicji obywatelskiej że weto prezydenta wystarczy 60%, jest do obejścia. Także jeśli większość taka 55% jest w rękach demokratycznej opozycji, plus taktyczne głosowania w niektórych sprawach, a w niektórych sprawach dotyczących na przykład gospodarczych. To... Nie, nie widzę problemu, żeby, żeby Konfederacja poparła to. to. To chodzi o głosowanie w parlamencie. Co prawda? więcej, sama zapowiada, że będzie na to gotowa. To znaczy, Absolutnie, oni zapowiadają, że w sprawach, w których będą się więc... zgadzać z aktualnie sprawującymi... nie ale... będzie utrata dziewictwa przez blok demokratyczny. Ale nie, nie, chwileczkę, nie mówimy tutaj o koalicji. Nie, nie. nie, tym, nie, nie, nie ale zresztą generalnie... interesem tam, bo, bo proszę Państwa, Wy tu mówiliście, że w tej debacie wypadli dobrze bo, Pani wielgu i, 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 i Hołownia. No, proszę mana bardzo to dobrze wypadł Bosak. Krzysztof Bosak. Aha, no, także, no, możemy tak, lubić, tak. nie Bosko lubić, ale tak. jeśli chodzi o technikę tego. Stał ten Krzysztof Bosak i patrzyłem na Zmawą. premiera Polski i chciałem powiedzieć, że. Jak, to jak premier się zachowywał Krzysztof Bosak, a ten, który jest premierem Polski, się zachowywał jakiś jaś z piaskownicy, infantylny typ, który co chwilę, prawda, się na, 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 na Karolka, który mu zabrał yy, łopatkę i wiaderko obraże, i, i co chwilę o nim obsesyjnie mówi. To, to, to jest facet, który zdaje się w, w nocy do żony krzyczy, Donaldzie, prawda. To, to już jest. To, tam nie było ani jednego problemu, o którego pytano, żeby on się nie odnosił do Donalda Tuska. No, no to jest naprawdę pewnego rodzaju, trzeba się psychologicznie pochylić nad nim, bo to jest, to jest nie, to znał być pytania problem. co I prawda? dostał ale, ale, na pamięć, nauczył się o tym, że dla części inteligentnego odbadać, bo... elektoratu tego ugrupowania to było tak dziecinne i tak głupie, że aż nie do zniesienia. No jaka ramach, część tego prawda? elektoratu no, tego ugrupowania tak, ale jest inteligentna? ta część, która się do niego zrazi. Prawda? Więc, a przepraszam, bo ja jeszcze tylko o jednej no. rzeczy. państwo, mówią, że jeszcze ten wątek do mnie nie doszedł. Mianowicie co, co z tymi jak te debaty? No, na świecie wiemy o debatach tyle, że one mają, mają czasami bardzo silny, ale bardzo krótkotrwały wpływ. To znaczy jak kiedyś Obamę oglądano, czy Clinton, który był znakomitym też mówcą w Ameryce, to Amerykanie badają na to sposobów, to było wiadomo, że po debacie skok poparcia dla Obamy czy dla Clintona, jeden, dwa dni, a potem wszystko wraca pomału do, do normy. Także nie przeceniałbym tego. I druga sprawa, no państwo mówicie o procentach i że mówicie nic się nie zmieniło. No, ale w liczbach bezwzględnych może być całkiem inaczej. Jeżeli wszyscy dostali tyle samo poparcia, więcej, to procenty będą takie same, ale znacznie więcej ludzi, każdy słuchając Bosaka się przekonał do, do Konfederacji, słuchając tego samorządowca do samorządowców, tu Tuska, Marowieckiego Nie i tak dalej. Więc to, może ktoś się być. Być samorządowca przekonany. Ja mówię tylko, jaka jest mechanika. Oczywiście. Patrzenia na procenty i patrzenia na, na, na rzeczywiste tysiące czy miliony. Więc my nie wiemy tego. Dowiemy się po, po wyborach, ile, ile ludzi zdecydowało się i jest szansa, że znowu będzie dużo, bo po pierwsze idą web-web, web, a po drugie, no to ta zagranica pokazuje i, i kobiety, moim zdaniem. To, 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 moim zdaniem, to będą wybory kobiet. Jest. I o nich wczoraj było bardzo mało. Zero. To znaczy Donald Tusk, tylko tu pani Wielgus tak. i to bardzo krótko i moim zdaniem tutaj Donald Tusk niestety przeoczył dwa elementy, które mógł wykorzystać, mianowicie prawa kobiet jako pierwszy element i drugi element to jest zadziałanie na wyobraźnię przy okazji wątku inflacyjnego czy też ceny. Czyli tak jak w 2007 roku w słynnej debacie z Donaldem z z Jarosławem Kaczyńskim pytał o ceny chleba, tak, ziemniaków, kurczaków, benzyny i tak dalej. Tak wczoraj w tej quasi-debacie, bo wiemy, że ona nie miała charakteru e, klasycznej debaty, nie zadziałał na wyobraźnię. I tu bym wróciła do tego dobrego życia, co ono oznacza i no dla dobrze, kogo. Ale to już ustaliliśmy, tak. że debata była bez sensu, bez sensu zrobiona i nie będzie miała wielkiego wpływu na wybory elektoralne elektoratu. Dobrze, a teraz jak to jest z tym rozkładem IQ wśród wyborców dwóch głównych ugrupowań politycznych, które tak bardzo polaryzują w tej chwili wyobraźnię Polaków? Ja jestem bardzo krytyczna wobec niedoceniania inteligencji różnych elektoratów. To znaczy znajdziemy wśród wyborców różnych partii osoby, Wysoce inteligentne, te średnio inteligentne. Natomiast jeśli chodzi o bardziej politologiczne dane, to myślę, że pan profesor będzie dysponował tutaj bardziej twardymi liczbami. Ale jakby niedocenianie inteligencji wyborcy strony, być może wobec której ktoś jest krytyczny, jest jednym z pierwszych kroków do tego, żeby. No, nie przekonać go dalej. To znaczy tak długo jak opozycja obrażałaby elektorat PIS-u, tak długo nie miałaby szansy przeciągnąć... Czy może nie tych najbardziej zadeklarowanych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak sympatyzujących z prawem i sprawiedliwością. I zauważmy, że w ostatnich tygodniach Platforma Obywatelska czy też Koalicja Obywatelska stara się bardzo tonować nastroje i mówić o tych, którzy są na przykład przesiągnięci propagandą w TVP, ale nie oskarżać, znieważać ich i tak dalej. Co do rozkładu inteligencji w elektoracie, to może bardziej od strony wykształcenia, pewnie pan profesor ma lepsze dane. Tak, no to, to, to akurat IQ to tam nie. nie to zostawmy, jakie są problemy z tym kwestionariuszami różnymi, jak one międzykulturowa działają, czy nie działają, mniejsza z tym. Tu chodzi o rzecz taką. Wie pan, Ja wielokrotnie byłem bohaterem różnych prawicowych. Yy portali, czy czegoś, kiedy po prostu ponieważ prowadzę coś, co nazywa się Polskie Generalne Studium Wyborcze. To jest największe politologiczne badanie powyborcze. Ja mam obowiązek, także dlatego, że to z publicznych pieniędzy, informować Polaków, jak wyglądają elektoraty poszczególnych partii, gdzie są młodzi, gdzie są kobiety, gdzie to i cóż, no, muszę powiedzieć, że po 2019 roku nigdy w historii polskiej nie mieliśmy partii politycznej, która miałaby tak, i to słowo jest neutralne, skrzywionego w, pew... w kierunku pewnych cech elektoratu jak PiS. To było dwie trzecie osób, akurat po dwie trzecie ze wszystkich tych kryteriów, ludzi z wykształceniem bardzo niskim. Ludzi starszych po 65 roku życia i ludzi zamieszkujących tereny wiejskie czy małomiasteczkowe. To jest opis tego, co tam jest, prawda? Teraz i natychmiast reakcja jest taka, że tu się obrażę, bo tacy. Nie, tylko to musimy to opisać, prawda? I teraz, problem partii, która ma obsesję na temat Niemiec i mówi, że chce doganiać tego giganta ekonomicznego świata, polega na tym, że my wszyscy musimy się pochylać nad ludźmi starszymi, gorzej wykształconymi, nieradzącymi sobie na rynku i że nasz solidaryzm jest do, do wzięcia, do dyspozycji. Ale nie można w kraju, który jest na dorobku, który jest poniżej średniej europejskiej, ma 0.4 produktu krajowego światowego brutto, prawda? Inwestować wszystkie zasoby w tą klasę, w te, w te, to nazywamy klasami transferowymi, prawda? Którzy są nieproduktywni. Nie, 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 z nich się nie, nic nie wykrzesa. Poza tym, że oni mogą posłużyć do zakręcenia konsumpcji, prawda? Bo mają więcej do wydawania. No, jest, tam, no. no ale to jest prymitywny sposób. E, 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 no ale to jest pains, e, no. Tak, ale, to jest ale, no, ale można mo, tytuł. problem jest wtedy kiedy to się odbywa kosztem inwestycji w naukę, kosztem inwestycji w infrastrukturę, w żłobki, w różne kobiece, w służbę zdrowia. W służbę Proszę zdrowia. Państwa, my, ja ciągle poprawiam wielu ludzi z sfery publicznej, dziennikarzy, kiedy się epatują nas tymi danymi, jak to w COVID-ie wzrosła śmiertelność. Przepraszam bardzo, no niech sięgną do danych. Śmiertelność w Polsce po raz pierwszy o 3,5% wzrosła w 18. roku w stosunku do 17. i w 19. w stosunku do. mieliśmy po 30-40 tysięcy więcej zgonów niż demografowie przewidują normalnie. Ja zresztą dzwoniłem do demografów, pytałem, czy to jakieś echo demografów. Nie, mówią dwie, dwie rzeczy. Kompletna dysfunkcja i zapaść służby zdrowia, onkologia, kardiologia leży, te, 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 to czekanie na wizytę po 2-3 lata, prawda? I druga sprawa, Państwo to. często widujecie euro, europejskie tam barometry, różne publikują takie mapki zapylenia, za, za, o Boże, za, tak. 50 najbardziej zabrudzonych miast Europy. 30-33 jest w Polsce. Oczywiście, że umieramy, a odra, a to... Więc krótko mówiąc, i cała ta obsesja, żeby z tego węgla nie rezygnować, tak? Więc jest tu wiele powodów, dla których ta partia, teraz i kryzys, nie znam się na tym do końca, no ale nawet z tego, co do mnie dochodzi jako konsumenta pewnych rzeczy, to co rolnicy mówią, prawda? Nawalili też w rolnictwie ten przecież... Napływ zboża czy innych produktów z Ukrainy to... to... To, to jest dziwaczna rzecz, bo to było do załatwienia przez Unię Europejską spokojnie. To jest marginalna sprawa finansowo no, czy w stosunku do tego, to co pomagamy wróg, stracić. Unia no, ale, ale teraz wrogiem też jest Ukraina, i to jest Właśnie, strategiczne tak. nie, już kompletnie. Wrogiem w tej chwili są chyba wszyscy. Nie? Wszyscy, poza Amerykanami jeszcze. Poza Morzem ale Bałtyckim oni, właściwie. Oni będą tak zwaną wisienką na torcie na koniec. Och, oni mają też swoje zdanie bardzo dokładnie wyrobione. Proszę mi wierzyć. Dobrze, e, a znowu muszę do konkretu wrócić. Czy PiS uzna swoją przegraną ewentualną? Może unieważnić wybory, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? Tu, pan. ja oczekuję teraz, żeby mi ci generałowie, którzy... Bardzo odważnie dzisiaj zrezygnowali, powiedzieli dlaczego. Bo to, co krąży dzisiaj w opinii dziennikarskiej, jest, że to, no, zwłaszcza Właszczakiem konflikt, a tam nie, ta, nie taki zakup broni. No ale ja mam trzecią hipotezę, że zostały wydane jakieś polecenia odnośnie najbliższej przyszłości. Takie, którzy ci generałowie stwierdzili, że oni nie będą wykonywać takich rozkazów. Taka hipoteza. Ja nie wiem. Znaczy ja wątpię, czy oni celowo sobie wybrali, przecież to byli nominaci PiSu. To ja wątpię, że oni sobie wybrali taki moment tylko po to, żeby pomóc Tuskowi w kampanii wyborczej, prawda? Bo, bo pomagają tym, prawda? Oni, bo, bo ruina jest na całej linii tych, którzy potrafią czytać, że bezpieczeństwo narodowe było najważniejsze dla Błaszczaka i dla tej ekipy. No i dwóch najważniejszych wojskowych rezygnuje. Przypominam Państwu też, że i jest się na pana dowódców. pytania, co się stanie po wyborach. Ja już od dawna kilka razy mówiłem, że dla mnie nie jest jasne. Powołano tutaj terytorialną obronę. I kiedy no to... i generał terytorialnej obrony koordynował ewakuację Polaków z Izraela bez wiedzy, bez zgody generała Piotrowskiego. I to Ale... był też jeden z, z przyczynków do tej dymisji. Ale nie chodzi o co innego, o to, że kiedy opozycja, jak była uchwalana, ta cały jakby zestaw tego, czym ta obrona terytorialna ma być, opozycja chciała dwóch rzeczy. Po pierwsze prosiła, żeby obrona terytorialna była podległa profesjonalnym żołnierzom. A nie ministrowi obrony narodowej, odrzucił pistą tą poprawkę. I druga, najbardziej oczywista pod słońcem, że obrona terytorialna nie może być użyta przeciwko obywatelom polskim. Odrzucona poprawka. No a wie pan, a jeżeli naprzeciwko pana siedzi ktoś, kogo nazywają naziolski profesor walczący o demokrację, no to po wyborach, jak naziolski profesor wyjdzie na ulicę, bo będzie uważał, że wybory są stary, to obrona terytorialna wyjdzie i zrobi porządek z takim profesorkiem. No. I, I z tysiącami innych, którzy by mieli wątpliwości. Więc, jakie będą możliwości tutaj różnego rodzaju dopatrywania się nieprawidłowości w wyborach? Ta izba, akurat Sądu Najwyższego, która ma orzekać, jest pisowska. Jest w rękach, to są wszystko pisowcy nominaci. Nie wiemy, co zrobią. Także, tam, Pani doktor, pesymistycznie. Wiem, że pani ale... mówi, że... Ja pesymistycznie patrzę też na to, co może się zadziać na poziomie już nie tylko politycznym, ale i społecznym. To znaczy, zastanawiam się, w którym momencie sympatycy ci zagorzali obu stron, y, po prostu się zderzą. Bo jak na razie to chodzą osobno. I y, ch chciałabym, żeby tu akurat miała intuicja zawiodła, czyli żeby nie doszło do y, agresji na ulicach. Ale ja jej się trochę obawiam. To znaczy poziom y, frustracji w jednej i drugiej stronie może być tak duży, że może nam część osób... No, ale zdolność prowokacji też, bo I, kiedy się zderzą i, czy zetrą wręcz, no to wtedy terytorialców się... I to dokładnie to woła, żeby strzelali do tych... To, to, to tam, znaczy... To, to jest y, y, wtedy pytanie o to, jak się zarządzi emocjami społecznymi i kto będzie chciał na tym zbić kapitał polityczny. Oczywiście więcej instrumentów w ręku mają rządzący, niezależnie od tego, jaka partia by rządziła. To oni mają te instrumenty siłowe też w ręku. Natomiast y, y, może naiwnie, ale nie, nie chciałabym naszych widzów czy słuchaczy straszyć y, takimi właśnie. Czarnymi obrazami. Ale pan redaktor spytał o to, co może się wydarzyć po wyborach, no więc odpowiadamy, że czy, znaczy pytanie było tak de facto, czy niezależnie od wyników PiS odda władzę. No więc, otóż tam, otóż więc... PiS ustami swych najbardziej prominentnych, bo marszałka, wicemarszałka Sejmu, najbardziej znanych polityków, po, publicznie powiedział 100-200 razy. Nie ma możliwości, żeby PiS nie rządził w tym kraju. Kropka. Tak? Tylko, tylko z drugiej strony y, pamiętamy Stany Zjednoczone. Y, oczywiście z różnymi różnicami, jeśli chodzi o funkcjonowanie demokracji, gdzie mówiono, że Trump też nie odda władzy, ale jednak tę władzę oddał. O, poziom wyrobienia demokratycznego, instytucji demokratycznych, ale poza tym jeszcze był taki element, że tam armia jest rzeczywiście polityczna. A tutaj. Właśnie czy nie ma ani jednego, ani jednego generała ze sztabu generalnego, który by się nie podał do dymisji po 2015 roku. Wszyscy są w tej chwili już absolutnie nowi. W związku z tym, czy te dymisje profesjonalne generałów, to jest słuszne posunięcie, czy pozostawianie armii w rękach ludzi nominatów PiSu, co tu dużo mówić, nie jest jakby gwarancją tego, że że PiSowi się to uda po prostu, bo nie będzie komu się przeciwstawić. No to jest ten najbardziej czarny scenariusz. Zazwyczaj, wie pan na no to, jeżeli by miała tu armia wkroczyć po wyborach i coś rozstrzygać, to to automatycznie to znaczy już żeśmy stracili bardzo wiele na prestiżu w ramach NATO wiele rzeczy które miały być robione tu w Polsce tak, czy no to, to, to Rumunii nie będziemy Rumunia do przejęła wszystko tak. mianowanie na stanowiskach wysokich w Brukseli yy, poszły do Rumunii i dalej tak dalej no, ale jeśli w ogóle armia by się tutaj ruszyła, żeby porządek z cywilami robić, no to koniec. To, to, to nie są czasy zimnej wojny, że pozwalano na to w salazarowskiej Portugalii czy, czy w Turcji, prawda, żeby niech sobie tam nie będzie demokracji, ale musimy, bo tam jest wróg ideologiczny. To oznacza, że Polska natychmiast idzie na, na margines totalny cywilizowanego Polska, świata. jaka jest pozycja Polski w świecie Tych, Czy Nie jest już taka, że jest rzeczywiście absolutnie niebezpieczna. No, ale, to, no to, ale jeszcze to się jakoś trzyma, prawda? Jeszcze, jeszcze możemy to rozróżnienie robić. Ja zawsze bo, bo bardzo dużo też ostatnio niestety rozmawiam z dziennikarzami zachodnimi i zawsze ich uczulam. Nie mówcie, bo o Węgrzech i Węgrach można mówić z dużym kwantyfikatorem, że bo oni popierają większości. Tu nie. Można mówić Polska to czy tamto, czy to jest pisowski rząd, który robi pewne rzeczy i trzymajcie się tego no, ale rozróżnienia. Cała prawda? poetyka, cała, cała perfidia <laughs> prawda, od pierwszych godzin, prawda jest, że Polska nie chce, Polska, tak. y, że prezydent Zawiński ma Polski Polaków nie obrażać, prawda? No tak. On Nie obraża Polaków, tak. tylko na przeciwnie. Tak. Obraża te no dobrze. Donald Tusk obiecuje zasypać te głębokie podziały pomiędzy Polakami. Jak on to może zrobić? Czy Pani zdaniem to jest w ogóle możliwe? Jeśli możliwe, to bardzo długotrwałe, nie do zrealizowania w pierwsze 100 dni, jakby sobie życzyli politycy opozycji i wymagające zaangażowania tak osób, jak i instytucji. Więc to jest pewnego rodzaju wizja na lata. Ja to tak czytam. Chociaż oczywiście brzmi to jak obietnica wyborcza do spełnienia wciąż, tuż po przejęciu władzy. To znaczy te podziały, które istnieją w polskim społeczeństwie, często tłumaczy się też w ogóle niskim poziomem zaufania społecznego, jaki mamy, i to zaufanie społeczne w ostatnich latach jeszcze bardziej zostało podkopane. Tak to zaufanie interpersonalne, jak i to zaufanie do instytucji publicznych. Odbudowa zaufania czy też Nauka myślenia o sprawach publicznych w kategoriach win-win, a nie win-lose to jest praca na lata. I e, tego nie da się po prostu za dotknięciem magicznej różdżki zrobić. Ja nie wiem dokładnie, jaki plan na to zakopywanie podziałów ma Donald Tusk, bo on tylko mówi, że przywróci jedność, a nie mówi, jak to zrobić. I też nie słyszałam, żeby ktokolwiek zadał mu pytanie z dziennikarzy, jak pan zamierza to zrobić. A to w ogóle możliwe pani zdaniem, no, na lata. Nie, moim zdaniem jest to lat? Moim zdaniem jest to możliwe. Yy, dzisiaj instytucje unijne mówią o tym, że pokolenia w związku ze zmianami technologicznymi należy liczyć tak co 5-7 lat, a nie jak kiedyś co kilkanaście. 20, 20, tak. No więc yy, przez dwie kadencje. No właśnie, wprowadziła pani to pojęcie właśnie pokolenia, no bo ja jestem. Z pokolenia, które nie rozumie. Pokolenia X, pokolenia Z, pokolenia mm. milenialsów. X-a pan rozumie, panie redaktorze. Co to, nawet nie wiem, co to jest X, x poza tym, że się Twitter x, x -a pan rozumie, bo w Polsce X to jest całkiem dojrzałe pokolenie. To wcale nie są tacy młodzi ludzie. He. Moim <laughs> zdaniem w takim razie ja z X-em pracowałem i X miał... Tę cechę dominującą w moim pojęciu, że bez specjalnego sprzeciwu wykonywał rozkazy nawet najbardziej absurdalne w swoich przełożonych, w korporacjach, w redakcjach. Nie? Trochę tak, jest bo to jest problem z... Z nimi. jedna z cech X, tak A... też. Nie, przy X, przy no i co to, co to dla Polski? Y... Ta skłonność właśnie do uporządkowania się, choćby. No, Polak zawsze był trawę, tak. mata z szabelką chodził, był sobie pan, a teraz już sobie pan, wydaje mi się, nie jest dzięki. Absolutnie. Są. To młode pokolenie jest tak apatycznie zgaszone i to w sytuacji, w której to ich przyszłość, bo ja znam się tutaj pani, narażaj w ogóle y, kongresowi kobiet. W tym kraju jest bardzo wiele do zrobienia w sensie genderowych nierówności. Nadal tu nie ma sprawiedliwości takiej, no, jakie, jakie chcielibyśmy mieć, ale jak się poru... ale chłopczyki dosyć dobrze reprezentują dziewczynki i dziewczynki chłopców na przykład w Parlamencie. Natomiast prawdziwym dramatem jest to, że starzy nie reprezentują młodych. Ci młodzi są po prostu wyzyskiwani. To, co sobie zafundowano, zwłaszcza w okresie pisowskim teraz, prawda, przez te 8 lat, to oznacza, że ci młodzi ich nie ma. To tym proszę zwrócić uwagę. Tych w wieku 18-29 w tej chwili jest dwukrotnie mniej niż 20 lat temu. Dlatego partie polityczne nie mają dla nich programu, Bo po co? I, tak, i wiedzą, że jeszcze na dodatek są apatyczni. Do kogo tam się zgłaszać, prawda? Nie ma do kogo. No to... Tak. Te zetki, te 18-29, to też nie jest tak, że są w pełni apatyczne, bo my też wiemy, że to nie jest jednak elektorat jednorodny. Tak? Mamy tam faktycznie i y, biernych prosystemowców, mamy też narcyzów politycznych, często sympatyków konfederacji, ale mamy też tam tak zwane dzieci demokracji. Odwołuję się tutaj do badań na przykład Polskiej Akademii Nauki. Te dzieci demokracji nie są bierne. Wychodzą na ulicę, protestują, chcą e, brać udział w e, wyborach. Może niekoniecznie chcą polityki partyjnej, ale to nie jest tak, że nie znają się na procesach politycznych. Ja bym po prostu nie demonizowała grupy pokolenia Z. E, często nazywanym też pokoleniem CEO, czy Communicate, tak? e, czy Change, e, jako tych, którym na, którym na niczym i na nikim nie zależy. Pani doktor, pokolenie Z to jest rektorat Konfederacji. Pokolenie Z to jest w męskim elektoracie. Konfederacja w żeńskim to jest lewica. I tutaj dochodzimy do dość istotnej kwestii, czyli kobiety są niemal. Nie, o ile dobrze pamiętam, 37% kobiet ma wyższe wykształcenie w Polsce, a, a tylko 28 bodaj chłopców ma wyższe wykształcenie. Kobiety są lepiej wykształcone. W związku z tym bariery genderowe, jakie do tej pory istniały, zostały w tej chwili wzmocnione bardzo przez niemożliwość komunikacji pomiędzy ludźmi wykształconymi, a brutalnymi, niedouczonymi i niedomytymi na ogół pałkarzami. Czy to nie jest ten główny problem dla współczesnej Polski? Profesor Sadura ostatnio w jednym z wywiadów, bodajże dla wysokich obcasów, powiedział, że polskie kobiety, chcąc szukać partnerów, to musiałyby albo patrzeć na starsze pokolenia, albo udać się na emigrację. Bo tak do 39 roku życia to większość z nich, z potencjalnych kandydatów na partnerów, to byliby zwolennicy konfederacji. Ale jednak tak nie robią i nie wszystkie emigrują, lub nie wszystkie szukają tych starszych partnerów. Odwołuje się do profesora Sadury. Natomiast też jest tak, że kobiety mogą wpływać na poglądy polityczne innych. Natomiast... Um, jakby mamy różnicę tutaj, jeśli chodzi o poparcie polityczne i o, o tym mówił już Pan Profesor, że osoby 65+, plus, to niezależnie, prawda, czy kobiety, czy mężczyźni, 65+, plus popiera Prawo i Sprawiedliwość, tak? Mam... W grupie 65+, plus jest znacznie więcej kobiet, tak? Bo my mamy to tego, że po 65 coraz więcej po 3-4 na, na, na jednego przypadają. To jest ten, ta, ta skrzywiona struktura wiekowa. I w tym sensie mamy kobiety też jako y, elektorat prawa i sprawiedliwości, czy elektorat innych partii, ale te najmłodsze kobiety to są wcale nie zwolenniczki konfederacji, wręcz przeciwnie i wcale nie biernie siedzące i czekające, aż przyjdzie jeden lub drugi pan im zbudować Polskę, tylko bijące się o spra swoje sprawy. Potwierdzę pani moje przekonanie, że... Yy... Dotychczasowe bariery genderowe zostały wzmocnione przez różnicę w wykształceniu kobiet i mężczyzn. Myślę, że jest to jeden z przyczynków yy, tak. Do różnego rodzaju naszych kłopotów. Wspomniała Pani o tym narcyzmie yy, narodowym, politycznym. Yy, na czym to polega? Tylko Błogę krótko. Tak, I, na, tak, zrozumieli. tak naprawdę, jeśli chodzi o osobowość, to Polacy wychodzą na najbardziej neurotycznych. Wcale nie sumiennych, wcale nie ekstrawertywnych, ale neurotycznych. Więc, czy wszyscy jesteśmy narcyzami politycznymi? To nie, bo po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak wszyscy, ale osoby neurotyczne to są osoby, które no, nie zawsze są najbardziej lubiane w towarzystwie. Niekoniecznie są sumienne, jeśli chodzi o wypełnianie swoich obowiązków, i niekoniecznie są towarzyskie. To jako naród mamy cechę neurotyczną. Jest pan neurotykiem, panie profesorze? Jak trzeba. <śmiech> <śmiech> a, a czy trzeba? Ale czy to nie Proszę nie jest bardzo. <laughs> mechanizm samodwający się człowiek nie jest... No. Ten... To, to Tym bardziej więcej. neurotyczny, im bardziej neurotyczne robi się otoczenie człowieka, im bardziej otoczenie człowieka robi się neurotyczne. To... homo sapiens ma zaskakująco dużo twarzy. To ja jestem akurat w takiej działce porównawczej politologii, która od niedawna bardzo poważnie coś, co, przepraszam, brakuje dyscypliny, kontekst ma znaczenie, tak? Kontekście bardzo dużo różnych rzeczy. To jest dziwne, że psychologia, która swoje jakby fundamentalne eksperymenty zaczynała właśnie to. Od dokładnie tego. Institutions matter. Tak Zimbardo mm. o tym był. Nawet jeśli sfałszował. No, Zimbardo tak? to, to jest Dobrze, niebezpieczny nie, ale temat. Nie, nie o to chodzi. Chodzi <laughs> o to, że przez 50-60 lat wierzyliśmy, że tak jest, prawda? Że jak się kogoś ubierze i postawi po jednej czy drugiej stronie w więzieniu, to oni po prostu wchodzą w rolę. No. Milgramy, to, pole, inni tak, ashr, milgramy, prawda? to tak. wszystko było o tym, jaka jest posłuszeństwo wobec autorytetu, a więc o kontekście. Bo tym kontekstem Asza był na przykład ten ekspert, który tam wprowadzał w błąd i tak dalej. I to jest zadziwiające, że, że właśnie część taka, która mówi coś o naszych dyspozycjach, my w politologii może się skupię na tym i ja to pokazuję w wielu artykułach. No pewne zależności poziomu mikro-mikro, to znaczy kto lubi demokrację, jaki model demokracji lubi, można tłumaczyć wykształceniem, można tłumaczyć miejscem zamieszkania czy płcią, ale... To zależy, czy to jest demokracja, która jest egalitarna, czy ona jest, nierówny, czy ona jest taka jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach nierównościowa. To zależy od tego, czy mówimy o młodych demokracjach, czy o starych demokracjach. Jest taka piękna książka, Oxford Handbook of, to się nazywa w każdym razie Contextual Variables. I pierwszy rozdział, pierwsze zdanie, takie piękne, naj, naj, najkrótsze zaczyna się od słów. It depends. Ale, ty, ale to jest przecież ulubione zdanie I, i, psychologów. Tak. I, i, i to I i i później też. dalej Więc pokazujemy na każdym. No, no, no nie, dlatego że trochę to, to, to dzisiaj psychologia, o ile ja dobrze czytam, a nie znam się na tym. Ma. Wielkie problemy z replikacją pewnych fundamentalnych eksperymentów. One się okazały znacznie mniej uniwersalne niż początkowe. I robienie, prawda, to, to weird, prawda. I robienie eksperymentów wyłącznie na protestanckich studentach z wyższej klasy, po prostu białych mężczyzn, mężczy... no nie tylko mężczyznach, ale białych, prawda, czy bogatych. No, okazało się, że to, to tak zwana zdolność podróżowania przez kultury świata jest bardzo ograniczona. O Kant, kant więc, a <laughs> więc, więc, więc Mamy, mamy ten problem, że bo wracamy do tych naszych trochę spraw, że w kontekście, my, my w tej chwili badamy taką rzecz, my w, z Węgrami w tej chwili, to jeśli będzie czas, to jeszcze o tym opowiem, mianowicie jesteśmy kompletnie gdzie indziej. To znaczy kompletnie. Węgrzy są już po drugiej stronie bariery i tam już praktycznie nic im nie pomoże, bo oni zaakceptowali swój reżim niedemokratyczny. Widzicie Państwo, w, tej, w tym rzeczy, którymi ja się zajmuję, tam jest taka rzecz. Tam do, długo żeśmy myśleli, że to albo ktoś jest demokratą, liberalnym czy bardziej socjaldemokratycznym, a po drugiej stronie są autory, populiści i autorytaryzm. A tu się okazuje, że ludzie przez coś takiego, co się nazywa motivated reasoning, albo tam, nie wiem, ja to nazywam po polsku zracjonalizowanym rozumowaniem, a to znaczy samookłamywaniem się, ludzie potrafią jednocześnie być i demokratami no i być, to i, i, i odpadać na pytanie, że oczywiście Czyli wódz, który nie, nie musi respektować prawa, to jest, jest Nie, nie, chodzi o to, że to nie jest zerojedynkowo, tak? to się nie wyklucza. Populistyczna wersja demokracji jest uzupełnieniem liberalno Demokratyczne, a nie zamiast nie. populizm i demokracja w jednym stały domu, przynajmniej w no, tych Atenach. No. Tak, ale, ale ten populizm, który jest też to ta współczesna wersja populizmu, to znaczy taka, która jest nietolerancyjna po, dla odmienności, która nienawidzi instytucji pośredniczących, która po prostu chce wodza i, i masy, które go popierają bez, bez kontroli i nadzoru, bez instytucji, dla bez dobra ludu. dla, dla dobra. dobra ludu oczywiście. Więc ja no, tylko nie. chcę powiedzieć, powiedzieć jedno, że, że, że nie ma tej alternatywy takiej, jak nam się pierwotnie wydawało. To wszystko ludzie sobie teraz jakoś radzą z tym, że owszem, demokracja ma być, ale niechby ten lider mógł złapać za twarz kogo chce. No. Zwoleń, młodzi zwolnicy demokracji też tak odpowiadają na pytania To, w badaniu, to jest też nasza tak, przyszłość w wypadku wygranej PiSu? To znaczy, że będziemy Ta nieliberalna się liberalna uważali... demokracja model, przejdziemy na drugą stronę i urządzimy się tak, jak mawiał Kisiel w tym miejscu. Tak. Już się część ludzi ta ja Państwo, ja mam taką straszną hipotezę, że my w ogóle mieliśmy taki patologiczny okres jakieś 20 lat coś nam odbiło i chcieliśmy być demokraci, tolerancyjni, a teraz wracamy do swojej długoterminowej normy historycznej. przaśności jakiejś kiedy jak Gdyby prezydent tak... powiedział, że demokracja nie, nie przystaje do Federacji Rosyjskiej? To jest zupełnie. Te... Ona by się natychmiast rozpadła, gdybyśmy wprowadziliśmy, gdybyśmy wprowadzili demokrację. To ten sam, tylko trochę inaczej. Aby bolszewizmu nie było, to dla Polaków należałoby go natychmiast wynaleźć, bo oni się w takim ustroju lepiej nie, czują, tak Pani Nie wszyscy się dobrze czują w tym, w tym ale... Ja muszę wprowadzić element Allegro, ale niech Pani niech pani odpowie mi łaskawie. Nie, to oczywiście możemy tutaj się uśmiechać przy wielu takich komentarzach, ale generalnie jesteśmy demokracją wadliwą. Myślę, że tutaj się zgodzimy i demokracje wadliwe mają to do siebie, że potrzebują czasu na przejście w demokrację dojrzałą. I niektórym udaje się to przez kilkanaście, innym przez kilkadziesiąt lat. Co więcej, w demokracjach wadliwych jest postęp w jednym aspekcie, na przykład uczciwych czy wolnych wyborów, a może być kilka kroków wstecz, jeśli chodzi na przykład o debatę publiczną. Tak? My cały czas jesteśmy demokracją wadliwą, to znaczy wiele osób już patrzyło na nas jako na demokrację dojrzałą. Ale jednak my tą demokracją dojrzało nie jesteśmy. Jak spojrzeć sobie na przykład na robione rokrocznie analizy przez The Economist Intelligence Unit, to widać tam doskonale, gdzie mamy braki. To znaczy, trzeba tej demokracji pozwolić dojrzeć. Czasami to dojrzewanie jest procesem pełnym turbulencji. Właśnie ich doświadczamy. No to ale żeby demokracja, demokracja nie jest doskonała. Doktor Materska sosnowska która była tutaj przed Państwem, powiedziała, że to jeszcze nie jest autorytatyzm, ale po wyborach będzie. A tuż przed śmiercią pani Madeleine Albright opublikowała książkę znakomitą z pod znamiennym tytułem Faszysts". Faszyści. Dlaczego my tak unikamy tego słowa względem reżimów autorytarnych, które w Europie powstały, takie jak na Węgrzech w Polsce? No bo jeszcze do faszyzmu w Polsce akurat to trochę, no nie, nie, nie. To znaczy, no próbujmy jednak adekwatnie, to znaczy. No nie, nie jesteśmy, za... jesteśmy tam w 1933 czy 1934 roku, tysiąc w 1900, lat 20, tak. czy pod koniec 20. i bardziej to to nie, nie pasuje, ani Niemcy, tak nazistowskie, rędu, ani prawda. to pasuje, natomiast Salazarowska Portugalia pasuje też gdyby pominąć przepraszam bo tego się nie da wojna domowa w Hiszpanii to to jest taki autorytaryzm typu frankowskiego gdzie jak się siedziało cicho, społeczeństwo takie tam, inżynierowie, kluby piłkarskie, Real Madryt to wielkie przedsiębiorstwo było, no, za, za, miało największe sukcesy za, za Franco prawda, w latach 60. itd. Tak tak Więc to są takie reżimy, w których można wiele i jak się oficjalnie nie występuje przeciwko reżimowi, to to może trwać i trwać. Prawda? Więc na przykład jest taka błędna teza, ja, ja ją zwalczam i empirycznie próbuję tam pokazywać. No Większość tych, którzy uważają, że populizm na kryzysie nie mają racji. Znaczy, zarówno Turcja wystartowała do tego, co dzisiaj ma autokratyczny reżim, jak i Polska, w momencie właśnie dokładnie, kiedy gospodarczo to było bardzo dobrze. Dlaczego? Bo autokrata, który zamierza przez kilka lat rozdawać i przekupywać, wie, że finanse publiczne są w znakomitym stanie, gospodarka rośnie i tak dalej, i tak dalej. Hulaj dusza, można ludzi przekupywać. I to jest, więc, bo Państwo mówiliście, że demokracja niedoskonała tutaj jest, ale nie da się budować demokracji, jak nie ma demokratycznego obywatela. No to, to jest największa dla mnie bolączka i grzech i, i zaniechanie, czegoś, czego nie rozumiałem, bo ja też twierdziłem, że polska demokracja jest skonsolidowana. Ja nie zakładałem, że nie ma tutaj demokratycznego obywatela, który nie teraz... My wszyscy powinniśmy byli być na ulicach w końcówce 2015 roku jak pierwsze uderzenia. Wtedy trzeba by... D dali nam raz wpysk? My nic. No to powtórzyli jeszcze raz w pysk i jeszcze raz no, i ale salami całkiem tak? Całkiem tyka... spore demonstracje kodu chodziły po no, ulicach. To był, to był następny Przetrwamy. rok na wiosnę. Już za późno. Raz, 200 tysięcy w Warszawie się zebrało i to wszystko. W takiej Rumunii demonstracje jak przeciwko korupcji, to one kilka milionów liczyły. Więc my nie jesteśmy zbytnio aktywni, jeśli chodzi o to, żeby bronić. Te instytucje się nie obronią. Tak? Nie obronią to my mamy ich bronić. Czyli pan profesor wierzył w racjonalnego wyborcę, który y, dokona logicznej oceny tego, co się dzieje, a nie będzie... Y... Jakby patrzył przez swoje prywatne okulary. Bo jednak ta teoria racjonalnego wyborcy już lata temu została obalona i my nie, wiemy, to... że nie jesteśmy tacy logiczni. Ale nie, nie to, to nie, to nie, to nie. Ten <grym> wymiar, czy to jest racjonalny, czy on emocjami się kieruje, to nie o to chodzi. To chodzi o ten zestaw takich czystych wartości, co się opłaca, a co nie opłaca. Na przykład jedno z pytań, które mi zadajemy, i my zadajemy sobie międzynarodowo, to jest takie. A co nagle temu Kaczyńskiemu odbiło w 2015 roku, kiedy on był w polskiej polityce od 25 lat? Miał, a partia była raz lepiej, raz gorzej, rządził nawet przez dwa lata poprzednio, znał co to jest bo demokracja dla elit politycznych też jest bardzo komfortowym reżimem. No najwyżej go odwołają ze stanowiska i pójdzie do opozycji i też będzie jeździł jakąś limuzyną. Tu nie grozi nikomu aresztowanie, będzie. pobicie czy coś. Jak w 2015 roku nagle... Tej władzy, która była u władzy, która była w innych konfiguracjach, coś odbija i idą na Słowne bardzo radzne. Ale to na na jaka jest odpowiedź na to pytanie. No, no, no to musimy właśnie. No Ja mam dwie, to znaczy takie, które jakby da się trochę uzasadnić. Jedna jest taka, że przypominam Państwu, że w 2015 roku. Ta większość parlamentarna PiSu, ona się wzięła z 5,7 miliona ludzi na 31 uprawnień, 18,8% Polaków zagłosowało na PiS. Nie ma przy ordynacji proporcjonalnej takiego cudu, który w Polsce się wydarzył, bo 17% zmarnowanych głosów plus ta formuła Donta, Miraculously, stało się. Z 18,8% uprawnionych do głosowania powstała większościowa ta. I oni sobie powiedzieli, ale takie cudy się nie zdarzają. Trzeba coś zamienić. My z tymi 5 milionami 6 ,000 ,000 nigdzie nie dojdziemy w następnych wyborach. Trzeba zacząć kombinować, jak tutaj to poprawić. Uderzenie w sądu, obsadzanie sądu itd. A druga hipoteza jest taka, bardziej socjokulturowa, że oni po prostu jak się patrzy na pis, jak się patrzy na tych Kaczyńskich, całe ich życie, oni byli takie, no nie byli tacy ważni, tamten trochę ważniejszy, ten kompletnie nieważny, ale byli gdzieś tam w tych środowiskach opozycyjnych. Tam lojalność i to, że się oni nie są przygotowani do transparentnej polityki, do prowadzenia, do rekrutacji. On ma te teczki w swoim domu i jak mianuje Banasia, dlaczego on mianował Banasia? Bo on ma na niego haka. Żadna nominacja przez zaaprobowana przez, na wysokie stanowisko, pozornie niezależne, nie odbyła się w tym kraju bez tego, żeby, żeby pan Kaczyński miał teczkę i haki na, na danego człowieka. No, przecież wszystko odbywa w ten sposób, prawda? Więc to jest ta, taka kulturowa, taki magiel, w którym rezygnuje się z merytokratycznych zasad rekrutacji do pewnych stanowisk, które wtedy są dobre, bo... Fachowcy dochodzą do władzy, a bierze się wójtów pcimia, bo, bo są dyspozycyjni, tak? bo, bo na czele Trybunału Konstytucyjnego no, parametry tej pani, która tam w tej chwili rządzi, one absolutnie w żadnym trybunale cywilizowanego nie upoważniają do bycia przewodniczącą trybunału. Ona nie ma wykształcenia, ona nie ma dorobku naukowego, ona była kiepskim sędzią. Tak? Jedyna kwalifikacja, dlaczego w Polsce ona została na tym stanowisku jest dokładnie to, że wiadomo, że wykona każde polecenie. Pani doktor, no to z polityki, z psychologii społecznej, politycznej, globalnej, totalnej proszę wyjaśnić, jakie mechanizmy psychologiczne rządzą Jarosławem Kaczyńskim w takim razie. Mm. Kiedyś się słucha, jak słusznie pan profesor powiedział jego wypowiedzi z lat 2007, 8, nawet 6. no to, to nie jest nasza bajka, ale to się mieści w regułach gry demokratycznej. I potem nagle nastąpiło coś, co spowodowało właśnie no, cały, ten, cały ten zestaw, nieszczęść, które Polskę dotykają w tej chwili. Trochę prosi mnie pan o to, żebym wcieliła się w rolę psychoterapeuty, a psychoterapeutą nie jestem i kwestionariusze osobowości Jarosława Kaczyńskiego nie przeprowadzałam. Natomiast między 2007 rokiem a 2015 rokiem mamy też bardzo ważne 2010 rok i wszyscy pamiętamy, że jest katastrofa smoleńska, jednak wpłynęła tak na kształt prawa i sprawiedliwości. Jeśli chodzi w ogóle o y, funkcjonowanie tej partii i o y, główne twarze, jak i na retorykę prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czyli ma rację Tomek Lis, kiedy mówi, On nam nigdy nie daruje tego, co zrobił swojemu bratu? To są słowa Tomasza Lisa. I musiałby je rozwinąć, co miał na myśli, pewnie rozwinął u pana redaktora w programie. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że w 2015 roku prawo i sprawiedliwość dążące do władzy i dochodzące do władzy to jest już inna formacja niż w roku 2005. To znaczy mieliśmy więcej intelektualistów i ideowców w 2005 roku z trzecim bliźniakiem na czele, myślę o Ludwiku Dornie. W 2015 roku to jest już inna formacja, a katastrofa smoleńska jakby trudno, żeby nie wpłynęła na ludzi, którzy stracili w tej katastrofie swoich bliskich. Natomiast na Jarosława Kaczyńskiego mogła Płynąć na kilku wymiarach. I katastrofa smoleńska stała się też pewnego rodzaju paliwem dla prawa i sprawiedliwości, o czym wiemy zresztą. I tu z kolei też publikowałam z y, y, profesorem Cwaliną y, wyniki naszych badań dotyczących wykorzystywania katastrofy smoleńskiej w polityce przez y, Prawo i Sprawiedliwość. To jest też klasyczne wykorzystanie <coughs> tego, co nazywamy efektem pozytywności śmierci. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale. Y, jeśli ktoś umiera, i jest to lider partii czy lider przedsiębiorstwa, to jego spuścizna może stać się paliwem także marketingowym dla organizacji, którą pozostawia. I to paliwo, prawo i sprawiedliwość, bardzo dobrze wykorzystało, jednocząc swój i nie tylko swój elektorat. Ale ja nie dam się sprowadzić do roli psychoterapeuty i nie będę, że tak powiem, analizować osobowości Jarosława Kaczyńskiego, bo nie mam do tego po prostu ani warunków, ani... Pacjenta Jarosława Kaczyńskiego naprzeciwko. Szanuję ten wybór. Chcę tylko dodać, że po śmierci Berlusconiego jego partia Forza Italia na krótko zyskała bardzo w sondażach. I tak samo było w przypadku PiSu. Dobrze, to teraz mamy dwa, dwa, a raczej cztery, czyli w dwóch obszarach. Dwa podwójne pytania. Pierwsze z, po, z pierwszej porcji podwójnych pytań brzmi. Jakie są źródła sukcesu PiSu? Dlaczego PiS wygrywa? Dlaczego PiS przekonuje tak sporą część polskiego społeczeństwa? Chociaż 70% prawie nie przekonuje, to jednak te 30 kilka przekonuje i to przy metodzie Gonta wystarczy. Jakie są źródła ich sukcesu? Bo Od razu, przepraszam, poprawmy. Przekonuje spośród dorosłych ludzi, przekonuje... 20 do 22, jeden poryw, który w 19 roku zaistniał, to było 26,6%. Tak? Od wszystkich uprawnionych do głosowania. Tak. A zazwyczaj to jest około 20%. Czyli od co piątego jed do co czwartego Polaka. Tak. Tak. Jed jed jeden na pięciu. Tak, na Dobrze, na to jakie są źródła tego, tego sukcesu? No bo jednak rządzą za od 8 lat i... Mają zamiar rządzić nadal w tej chwili. No, stosu... no dobrze, no, to, 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 to źródła wiele. Pierwsza to jest może hmm, rozproszenie opozycji. Te, te, Polskie to politolodzy, tutaj socjologowie polityki mówią selektywna mobilizacja i demobilizacja, tak? Te 6 milionów 800 tysięcy, które obyło świat pewnych ludzi, którzy się przyzwyczaili do tej wizji Polaka katolika, że to, że to jest ta esencja naszego narodu, właśnie jak pan już zaczął podkreślać to dumne stwierdzenie, że ten świat odchodzi. Ponieważ ten świat odchodzi, to, to jest to, co Chris Welcel pisał na podstawie tego światowego badania wartości. O, o, o też, że, że, że świat w ogóle jest znacznie bardziej liberalny, kosmopolityczny i taki otwarty na świat a mniejszości, które czują się zagrożone, są ponadnormatywnie zmobilizowane politycznie, żeby tego odchodzącego świata bronić. W Polsce Ludzi liberalnie, progresywnie, tolerancyjnie, proeuropejsko nastawionych jest zdecydowana większość, ale są zdemobilizowani. No, między innymi dlatego, że im się lepiej żyje. Do, do, do. I nie widzą związku między autorytaryzującym się państwem a własnym dobrobytem. Ale myślę, że to będzie drugie pytanie. Pierwsze, jakie są źródła sukcesu, i jakie są źródła porażek. Drugie pytanie będzie, jakie są źródła porażek. Dobrze, więc, więc nie, no, no odpowiadam na, na, na pytanie. No więc mówię, selektywna mobilizacja tych, którzy się czują nad... Stefan. My jesteśmy, jak my patrzymy na te różne słupki badania, przyzwyczajone do tego, że w naukach społecznych pat, patrzymy na częstotliwości. Ta ale czy ta intensywność... mobilizacja jest endogenna? Znaczy tak spontanicznie no nie, się zmobilizujemy, no, że się ktoś udało. musi tym o, kierować. Ale a od czego jest Kościół? Żeby, żeby postraszyć i tak dalej. To jest cały to, to, ten strach, to jest i strach przed zewnętrzne zagrożenie. Wszyscy są zagrożeniem dla Polaków. Ostatnio w Holandii, na, 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 na znakomitych, miłujących pokój kiboli, legi spod żylety, nie wiadomo czemu policja. prawda? To nie było w Danii? W Holandii. Nie I tak dalej, i tak dalej. Mniejsza z tym, to, 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 ten syndrom oblężonej twierdzy, więc to jest jedno. Drugie, tu, dlatego w tym moim tym jest o klientelizmie mowa, no to to się tak, ludzie, którzy normalnie nie mieliby dostępu do pewnych zasobów, teraz mają. I, i, I demobilizacja tej strony, która uważa, że uważała w 2015 czy jeszcze 2019, że nic takiego się tutaj specjalnie nie dzieje. Pod, my jeżdżą swoimi półciężarówkami po Warszawie zadowoleni z tego, że mają. Uważają, że ktokolwiek by tu nie rządził, oni tak swój biznes będą tego. A niektórzy nawet uważają, że przy takiej autorytaryzującej się, nieliberalnej władzy można nawet lepiej biznesy prowadzić i tak dalej. Tyle z punktu widzenia psychologii no. społecznej. Poza de demobilizacją, czy po stronie opozycji, czy części obywateli, to ja bym y, dodała szereg zabiegów mobilizujących elektorat. PiSu, ja przez to. prawo i, i sprawiedliwość. Począwszy od transferów socjalnych, które jednak dały ludziom poczucie, że żyje im się lepiej, przynajmniej przy pierwszej kadencji prawa i sprawiedliwości. I poza tymi transferami socjalnymi jeszcze retoryka godnościowa, która im towarzyszyła, a której to retoryki wcześniej brakowało, czyli zagospodarowanie niezagospodarowanego elektoratu, także na poziomie właśnie narracji, percepcji rzeczywistości. Wykorzystanie wszelkich możliwych instrumentów do wzmacniania poparcia um, dla rządzących, z telewizją publiczną włącznie. Prawo i Sprawiedliwość w mistrzowski sposób wykorzystywało zasoby finansowe i instytucjonalne. Um, czy w demokratyczny, to jest inna kwestia, ale robiło wszystko, żeby sobie też wykreować wspierający instytucje, think tanki, ekspertów yy, i wyborców. Mistrzowski sposób wymaga mistrzów. A tam jakby tych nie, obfitości mistrzów chyba. To nie, nie jest nie, tak. Jeden nie. z mistrzów doradców Prawa i Sprawiedliwości odszedł niedawno i był dobrym obserwatorem i badaczem e, społecznym e, w Polsce. To nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma intelektualnego zaplecza. Poza tym łatwiej się robi kampanię wyborczą w sposób czy operując retoryką czarno-białą. To znaczy trudniej jest zrealizować dobrą kampanię marketingową opartą o subtelne akcenty. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości te kampanie wyborcze, ja zajmuję się przede wszystkim wizerunkiem, to są y, tak naprawdę y, no... Po mistrzowsku zrealizowane, to znaczy one mi się mogą podobać lub nie te spoty, ale jeśli chodzi o zarządzanie obrazem wroga, jeśli chodzi o mobilizowanie, to prawo i sprawiedliwość było na tych polach i nadal jest skuteczne. Pytanie to, czy tylko, czy w tych wyborach w 2023 roku opozycji uda się zmobilizować tych, którzy się nie łapią w tą czarno-białą pułapkę spostrzegania rzeczywistości. Ale tak jak mówię, poza polityką, w sensie, ustaw typu 500, a teraz zapowiedzianych 800, plus, jest jeszcze cała sfera wykorzystywania narracji i kampanii marketingowych, na które prawo i sprawiedliwość nie szczędziło pieniędzy i przejmowania instytucji, różnych instytucji. Dokładnie, dokładnie to, to znaczy tutaj dochodzi do czegoś takiego, że po pierwsze, elektorat, który łatwo, wracam do Darendorfa. No. Nie jest skomplikowany świat, on jest czarno-biały. Po tej stronie, jak wychodzi ktoś, kto ma mówić do profesorów, do lekarzy do... i tak dalej, to nie jest łatwo. Oni nie chcą wiedzieć co, tylko jak, dlaczego, jakie to... są alternatywy, jakie są uboczne skutki danej polityki. Takich by ten elektorat pisu nie zadaje. Tak? Druga sprawa. Ja od lat walczę i absolutnie, pani doktor, nie chcę tutaj być psychiatrą, psychoterapeutą, kim jest Jarosław Kaczyński, ja też nie. Natomiast jedno, co o nim wiem, to i to z punktu widzenia politologii i socjologii polityki z całą pewnością mówię. To, I nie zgadzam się z większością naszych komentatorów. Tam nie ma żadnej mądrości politycznej. Tam jest spryt polityczny. Otóż to. tych dwóch rzeczy proszę nie mylić. On ma na zapleczu fantastycznych, prawdopodobnie też z zagranicy, za te pieniądze, tam nie zdziwiłbym się jak najlepszy macherzy, którzy robili przy Brexicie czy gdzieś mu pomagają. Oni znakomicie zdefiniowali sobie społeczeństwo polskie i przeciętnego Polaka, wiedząc, że Polak znakomicie zrozumie 500 tu, natomiast nie zrozumie tego samego 500, które pójdzie na infrastrukturę instytucjonalną. Bo Polak jest sprywatyzowany, bo ten Kościół, który mu to samo mówi, że rodzina, 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 oczywiście polska rodzina, no to jest esencja tego, w czym on chce żyć. Tak? Więc te oświeceniowe, propubliczne i tak dalej nie działają. On znakomicie zdefiniowali te, te 6 milionów, 7, mln, prawda, które jest szansa, że pójdzie i na nich zagłosuje. I oni to ubrali w taki język, że to jest budowanie welfare State. U. No przepraszam bardzo, jakby ktoś popatrzył i pomyślał wstecz, jak 70 lat temu w Skandynawii budowano państwa dobrobytu, to tam nikt nikomu do kieszeni nie dawał. Właśnie to wszystko, wszystko ta, ta, te wysokie podatki brane od, od kapitalistów czy z rynku szły na infrastrukturę, na edukację, na zawody kobiece, kreowanie zawodów kobiecych, na uniwersalne wartości pewnego typu, Z których selektywnie pewne grupy społeczne korzystały, ale to było pro publico bono, a nie, a nie do kieszeni. Tak. No tak, tak. No i to jest marsz po zgliszczach ku władzy. No, i to jest dość krótkowzroczne, bo w tym momencie to musi doprowadzić do krachu. Tylko, że wtedy już nie będzie żadnych instytucji, które będą w stanie no to może, odkręcić. A może no. właśnie dlatego, panie ja redaktorze, że powinniśmy im zostawić tę władzę jeszcze na 4 lata. Bo yo, 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 może. To ja już za gomułki słyszałem takie to, rzeczy. Im nie, gorzej, bo to, tym lepiej. Bo, 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 bo jak to. Bo ja tak oczekiwałem jako obywatel teraz mówię, że jak to padnie, to niech to pada tak jak AWS czy SLD w 2005 roku. Znaczy z 42 na 8. I wtedy mamy z głowy, państwo rozmawiali o tym, co ten tusk zrobi, żeby przekonać tamtą stronę. A może niech się sama przekona. Tam jest prosta sprawa. Nie będzie cukierków, nie będzie poparcia. Same godnościowe sprawy nie wystarczą. Cynicznie mówiąc, demografia też załatwi część sprawy, prawda? To, to nie mamy na to wpływu. To może brzmieć cynicznie, ale to... No to się zmniejsza. Przechodzimy do drugiej części, bo czas nas goni. Jakie są źródła klęski w 2015 PO i potem w 2019 i do dzisiaj trwające PO, czy co ma tej strony politycznej. No bo jak coś się nazywa Platforma, to jest siłą rzeczy amorficzne. To nie wiadomo, czy to jest pies, czy to jest wydra, generalnie rzecz biorąc, no ale powiedzmy sobie, nazwijmy to stroną demokratyczną. Zaczął pan profesor zaczynająć. No dobrze, no to, to, to jakie są? W 2015 to, znaczy roku yy, powiedzmy sobie tak, no tutaj trzeba, zostawmy na chwilę platformę na boku. Tu trzeba intelektualisty lewicy wezwać, który próbował i udawał, że wie co robi, nazwał swoją partię Razem i z nazwą partii Razem nie chciał z nikim, literalnie. Nie chodzi o, o konfederację, czy o prawicę, czy o PO. On nie chciał z innymi. Innymi partiami lewicowymi. Te 17, z tych 17% zmarnowanych głosów, 15 było lewicowych głosów. To to jest pierwotna i właściwa przyczyna, dlaczego ten cud się zdarzył. A jakie Sprawda? błędy popełniła niezależnie od tego platforma, że Prawda. musiała ale, oddać ale, ale, władzę? Ja wtedy to pokazywałem i to jest w jakichś tam w, w wielu publikacjach. Jakbyśmy popatrzyli na to, co się stało. PiS sam miał też 32% z dwoma przebudowkami on, on, on miał 37% w sumie do, od tak. aktywnych tych. Tyle Jak samo się popatrzyło, ile. Ale. ale, ale ale Platforma Plus nowoczesna też miała 35, prawda? Tam nie było takiej gigantycznej porażki. No po prostu oni zostali... Dobrze, o ale włos fakt jest wygra... faktem, że po ośmiu przegranych wyborach, kolejnych yy, sondażach elektoralnych, PiS zaczął przed fazę wygrywania wszystkiego, a... Platforma, strona demokratyczna weszła w fazę przegrywania wszystkiego. Strona demokratyczna jest podzielona, o to chodzi. A platforma poza nielicznymi wyjątkami, czy to w samorządowych wyborach, czy w tym, była na... Na wyciągnięcie ręki odpisu. No Tak się dzieje. No Jedna partia wygrywa, druga przegrywa. Natomiast jak się doda wszystkie inne partie tak zwanej demokratycznej opozycji, to tutaj zawsze, jak się spojrzy na to z punktu widzenia aktywnych politycznie Polaków, większość jest taka, jak przed paroma no, minutami opisałem. Tolerancji no tak, ale. Trzy czy cztery dni temu bił się pan w piersi, że gardłował pan bardzo za wspólną listą, a teraz już pan nie gardłuje, tylko myślę, że może jednak hołownie ma rację. Nie, nie, to trochę, trochę, popiół niech zostanie na mojej głowie, ale trochę, nie, znowu nie mamy czasu, żeby to rozwodzić. No to. Jedna lista. Jedna, wszędzie tam, gdzie takie eksperymenty robiono, to potrzeba dwa lata przygotowań. To trzeba zrobić. Dwa lata przed wyborami przekonywać wyborców wszystkich tych partii, w które wchodzą, dlaczego się optuje za takim rozwiązaniem. Tego nie zrobiono, a mechaniczne scalanie nic nie da, ale do pewnego momentu jeszcze wydawało się, że to ma sens. Potem zdecydowano, jak zdecydowano i od pewnego momentu nie było już o czym mówić, prawda? Dlatego mówię, że w tej chwili to, co się stanie w tych wyborach, no w wielkiej, wielkiej, tej trzymamy wszyscy kciuki za ci, którzy chcą, żeby nastąpiła zmiana władzy w tym kraju, ja do takich należę, trzymamy kciuki za Szymona Hołownie, wie pan to po tym spokojnie sobie przeanalizujemy, jak gdzieś tam na różnych spotkaniach, czy to z Michałem Kobosko, czy z innymi, mieliśmy szansę wymieniać zdanie. Jak to się stało, że Szymon Hołownia miał dwa lata temu, to znaczy Polska 25, 14, 15% poparcia, PSL miał 9% i jak się zjednoczyli razem, to mają 8%. Siedem. No, jak no to na... pójdzie. Bo proszę, proszę Państwa. Tak nie zrozumieć, czym jest dla elektoratu Szymona Hołowni marsz 4 czerwca, to jest polityczny analfabetyzm. Tak? To ja wtedy do nich, z nimi rozmawiam, mówię, czy wy nie rozumiecie, kim jest wasz elektorat? Wasz elektorat jest nosicielem tych wartości solidarnościowych z tego okresu. I dla nich było kompletnie niezrozumiałe, że wy pokazujecie, przepraszam, jakiś tam palec na, na, na manifestację 4 tego. tylko dlatego, że Tusk jest głównym organizatorem. No ale minęło trochę czasu i teraz nie ma o czym rozmawiać. Teraz... No, to wiesz, że na marszu, na pewno też się nie pojawili, więc chyba nie przerobili tej lekcji do końca. No ale pojechali w Polskę, próbują tam coś ugrać, jeżdżą po małych miasteczkach. PL Wbrew oczekiwaniom wczoraj remizach, nie atakował PO, chołownia. Nie atakują podczas, się, więc to jest, tak, jak jest nie ma co. Pani doktor, jakie są przyczyny porażki, porażki. porażki PO? <laughs> Pierwsza mowa, szatana do rodu ludzkiego, zaczęła się najprościej od słowa dlaczego, więc byśmy tutaj mogli długo odpowiadać na pytanie, dlaczego PO przegrało w 2015 i potem w 2019 roku. Czuję się uszataniowym. Natomiast do tych elementów, które, o których już wspomniał profesor, dodałabym też ten element wizerunkowy. To znaczy w celu jakby wykreowania odpowiedniego wizerunku polityka trzeba umieć przyjąć perspektywę wyborcy. W 2015 roku lepiej tę perspektywę zrozumiało i przyjęło Prawo i Sprawiedliwość. Co więcej, Platforma Obywatelska w 2015 roku, <laughs> pamiętają ci, którzy wtedy e, obserwowali scenę polityczną, to nie była platforma z dzisiaj to była platforma bez Donalda Tuska z Ewą Kopacz z różnymi I Vincentem Rostowski. z różnymi e, zabiegami wewnątrz partii i z różnymi też e, że tak powiem e, animozjami e, i to była partia, która jednak miała za sobą 8 lat rządów. To znaczy tak jak dzisiaj PiSowi jest trudniej walczyć o kolejną kadencję, tak w 2015 roku trudniej było platformie walczyć o kolejną kadencję. W 2019 roku na czele Platformy Obywatelskiej stał Grzegorz Schetyna, któremu też nie przypisywano nadmiernej charyzmy, ale który był. Pierwszym inicjatorem właśnie wspólnego paktu, jeśli chodzi o walkę przecież o senat, tak? I on tak I na o i wybory o... europejskie. Tak, i on de facto był pierwszym, który mówił o koalicji obywatelskiej. Natomiast Platforma Obywatelska nie zdecydowała się w 2015 roku na jakiś rebranding, na próbę zdobycia nowych głosów. Nie wystawiła Rafała Trzaskowskiego jako lokomotywy wyborczej, tylko sama była w sytuacji, w której bardziej zajmowała się sobą, niż wyborcami i mniej chyba rozumiała wtedy ich perspektywę niż prawo i sprawiedliwość. I w 2015 roku mieliśmy jeszcze kryzys uchodźczy na granicy, którym grało, pra, grało prawo i sprawiedliwość, znów powiem w mistrzowski sposób, jeśli chodzi o kampanie marketingowe. Działało na wyobraźnie. Politycy są w biznesie sprzedawania nadziei. W 2015 roku wygrała nadzieja, jaką udawało prawo i sprawiedliwość. I jeszcze trzeba dodać, że wtedy Platforma Obywatelska była też konserwatywną partią. Tak, A to, to, to A tak wypinanie, się na, wypinanie się na porozumienie stambulskie czy różne takie rzeczy związane z kobietami w życiu publicznym. To, to był okres, kiedy zraziła do siebie wykształcone wielkomiejskie kobiety. To na pewno. Ja pamiętam ten okres, kiedy wszyscy takich różnych tych, po prostu mówią, nigdy w życiu, nigdy w życiu na, te, na, na, na to, prawda? więc i nie czytali tego, co było widać w badaniach opinii publicznej, że progresywno-lewicowo-liberalny trzon społeczeństwa polskiego rośnie w siłę. Oni cały czas się trzymali tego swojego kosiłkowo-konserwatywnej narracji I dopiero teraz niedawno przejrzeli na oczy. I trochę pan profesor wyjaśnił nam <grych> przyczyny wtedy wygranej, nowo... znaczy wygranej, wejścia do parlamentu nowoczesnej, prawda? bo to. nowoczesna weszła w tą lukę to. tej liberalno-lewicowej, ale jeśli chodzi o światopogląd. z Państwa Grzec. nie wspomniało o tym, o czym tak często wspomina PiS, czy te, yy, rzekomej, czy te prawdziwej, proszę mi powiedzieć, yy, pogardy Platformy i tych wielkomiejskich polityków wobec tak zwanej Polski powiatowej. To znaczy małe miasteczka czuły się zupełnie niewłączone, więc wsie jeszcze bardziej, że oni tam gadają o jakichś Europach, cholera wie, a tutaj misalno-gninie. No, Innymi słowy, cały ten obszar, zresztą, Szczerze mówiąc, jak się jeździło 10 lat temu po Polsce powiatowej, po małych wsiach i miasteczkach, to widać było tylko, że za pieniądze europejskie robią chodniki z kostki. Ale mm, obiektywnie trzeba przyznać, że ostatnie 10 lat przyniosło znaczny postęp w tych maleńkich miastach, miasteczkach, czy nawet dużych wsiach w Polsce, że tam się pojawiły nowe. Budynki, nowe wille, co tu dużo mówić, no, czyli Gierkowski sen zbudowania drugiej Polski się przydarzył i się przydarzył no, nie za platformy. Czy w pewnym momencie czy wspomniałam nie? o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zagospodarowało te niezagospodarowane elementy elektoratu. Natomiast jeśli w 2015 roku mieliśmy zestawienie yy, godność. I bez, godność polskich rodzin versus podmiotowa pozycja Polski w Unii Europejskiej, no to co bardziej działa na wyobraźnię. To znaczy ta godność wzmocniona przez 500+, plus zadziałała na wyobraźnię, tak? A podmiotowa pozycja Polski w Unii Europejskiej to jest coś trudnego do wyobrażenia. Więc w tym sensie nie użyło żadne z nas pojęcia pogardy, bo ja też nie odczuwałam Pogardy ze strony poprzedniej władzy tak wprost deklarowanej wobec określonych grup społecznych, ale nie zajmowanie się. Zaniedbania tym. w polityce socjalnej, mm -hmm. skupienie się na warstwie monetarystycznej ekonomii, wydaje I... mi się rodzajem pogardy jednak. Między zaniedbaniem a pogardą jest jeszcze, prawda, szereg, y, szereg y, innych zachowań. Natomiast y, na pewno skupienie się na elektoracie warszawskiego Wilanowa to za mało, żeby wygrać wybory. I w tym sensie część wyborców mogła czuć się zaniedbana. Jak będzie wyglądała Polska, jeśli wygra PiS? Nie, niech mi wolno będzie puścić wodę fantazji trochę. Gdybym ja był doradcą. Y, Pana Kaczyńskiego i w ogóle trochę w jego skórze, I gdybym tak odetchnął i może coś poczytał o świecie i po pozwolił sobie wyjść z tego foundy i rodem z przełomu XIX i XX wieku, yy, myślenia o tym, że granice, przemysł i, i państwo to jest to, to ja bym powiedział tak. Zrobili to, co zrobili, uwłaszczyli się już gigantyczne pieniądze są pod ich kontrolą i zakładając to, że ta Urszula w tej Unii dosyć naiwna jest, ja bym im doradzał. Dlaczego nie zrobić kroków z tym? Odpuścić z demokraty. Drobne retusze tych frajerów w Brukseli przekonają, krótko mówiąc. I wtedy będzie najgroźniej, bo takie coś, co nie będzie liberalną demokracją, będzie dalekie od ideału, w którym chceli, chcielibyśmy żyć, ale nie będzie w żaden sposób dla nas groźny. Sędziowie naprawdę będą trochę bardziej niezależni, wycofa się tych pa pajaców nominowanych przez ziobre i tak dalej, i tak dalej. Zrobi się pewne takie drobne retusze i Unia będzie w niebowzięta. Polska wróciła na łono. Ale to i no my jest... będziemy w niebowzięci. No, no więc coś za coś. Ja tylko mówię, że. Mądra partia, która naprawdę by chciała na długo się tutaj zakotwiczyć, mogłaby taki ruch zrobić. Ale ja dlatego z, z... użył pan słowa mądra. Tak, rozumiem. Pani doktor. Myślę, że partia mogłaby być nawet gotowa na coś takiego, ale żeby zrobić w zupełnie innym celu, nie faktycznego retusza, tylko jako zabieg, że tak powiem, chwilowy, żeby Pjaroszki. później się rozpędzić jeszcze ze zwiększoną prędkością. Ja się raczej spodziewam um, polityki prawa i sprawiedliwości na jeszcze większych obrotach, czyli przyspieszenia w przejmowaniu instytucji państwa, wejścia w sferę także. Um, Mocniejszego w sferze szkolnictwa i edukacji, jeszcze być może zagarnięcia kolejnych mediów? To znaczy, przy tak dużych apetytach i przy kolejnej kadencji mogą chcieć skonsumować jeszcze więcej. Tak, no niestety tu przykład węgierski pokazuje, że no myśmy nie osiągnęli tego, co Orban. To znaczy, jeszcze tu z Panem się spotykamy, jest, osobi, jest Rzeczpospolita, jest Gazeta Wyborcza, jest TVN, jest tam Polsat. Tego też pada, ale. Więc mamy ciągle 120 największych miast jest w rękach, op... w każdym niepisowskich. Wyższa izba jest kontrolowana przez opozycję. Ona mało znaczy, ale także, oczywiście, idąc tropem tego, co bardziej realistycznego, co pani doktor zaproponowała, tak, mogą, mogą dalej wzorem swojego guru węgierskiego. Robić tylko yy, tylko właśnie na końcu drogi jest to odpowiedź na pytanie, czy mają taki sam pomysł, jak, yy, czy są gotowi do tego i czy, czy Polacy w ogóle znieśliby by, by, by coś takiego jak ta. Orie... Tam nastąpiła przeorientowanie. On teraz wmawia Maziarom, że są z tego rdzenia tureckiego, tu, Turkmeńskiego. On jeździ do Kirgistanu, porzucił tą ugrofińską koncepcję, że oni stamtąd to oni są z pnia tureckiego. I on się w ogóle orientuje na Azję, dekadencka Europa jest czymś, co w ogóle nie. Polakom to na razie nie pasuje. No i nie mogą się rzucić no nie w nie ramiona ja tam Putina. i Rosji, gdzieś prawda? pod Kaukazem, to, to byśmy jest ich niemożliwe. Znaleźli, no. Także. Mamy jeszcze zawsze prawdopodobieństwo, profesor wcześniej mówił o kontekście, że to kontekst, czyli pewne zmiany, które będą miały miejsce poza Polską, wpłyną też na to, co się będzie działo w naszym kraju. I to niestety nie muszą być najlepsze zmiany wokół. No, oczywiście. no właśnie, ale to, no to jest i Trump, może wrócić. Moja i... tragedia osobista, że od, odkąd potrafię mówić do dużej ilości ludzi, to właśnie powtarzam, że nie ma żadnej wojny, nie ma żadnego konfliktu poza naszymi granicami, który nas wcześniej czy później nie dotknie, no ale ciężko się z tym przebić. Więc ostatnie pytanie, jak będzie wyglądała Polska po zwycięstwie demokratycznej opozycji, czym się będzie różniła od obecnej? Jeśli do władzy dojdzie, dojdą inne partie niż Prawo i Sprawiedliwość, to jest pytanie o zachowanie Prawa i Sprawiedliwości. Już wcześniej pan redaktor je zadał. To, A państwo odpowiedzieli, to będzie, z, kreśląc scenariusze tak czarne, że dreszcz właśnie. przeszedł znaczy, i mniej widzów. To wrażenie. będzie bardzo duży test też sprawności i dojrzałości politycznej po stronie opozycji. Czy będą w stanie nam zafundować tę współpracę, którą nam obiecują? I y, życzylibyśmy pewnie sobie, żebyśmy po ewentualnej zmianie władzy poszli w krok dalej, w stronę y, demokracji dojrzałej. Natomiast nie wiem, czy to nastąpi, bo poziom ambicji po stronie opozycyjnej też jest bardzo wysoki. Czy pani ma na myśli? Mam na myśli to, że może, i że jeden ze scenariuszy to jest też skłócona po wyborach opozycja myśli pani wewnątrzpartyjnie, czy między partiami między, między, składającymi już, się między, na już, nie, już międzypartyjnie, czyli rządy e, dzisiejszej opozycji skłócone, które e, na przykład będą trwały krócej niż e, byśmy zakładali. Ale niezależnie od tego, która partia dojdzie do władzy e, po 15 października, to żadna z tych partii nie będzie miała wygodnej sytuacji. Ani nie, gospodarczo, ani wspólny wróg, który ani będzie bez... istniał, wtedy militarny. będzie elementem cementującym te, te ugrupowania, to bez wątpienia. No, więc myślę, że tak szybko do jakichś dramatycznych konfliktów na tej linii nie dojdzie ze względu na cały czas jak mi powiedział no, ale kiedyś. Jest problem jak czyścić te instytucje, które zostały w... No podobno, przestępczej podobno jest. Jest plan na wszystkie główne instytucje od Trybunału do Telewizji Publicznej, opozycja ma, przynajmniej Platforma ma. Zobaczymy, czy pozostałe partie na to zgodzą. To będzie lepsza Polska od tej, która jest obecnie, czy to będzie po prostu inna Polska? To zależy, kogo pan zapyta. No, kampania, panią, ja pytam panią, panią Ja sobie życzę generalnie dobrej Polski, gdzie ludziom będzie żyło się dobrze, natomiast chciałabym żyć w Polsce, w której niezależnie od tego, którą partię będą wybierali Polacy, to ta partia będzie dbała o demokratyczne standardy, tak? W takiej Polsce chciałabym żyć i mam nadzieję, że do takiej Polski będzie nam... Dożyjemy, dożyjemy. Znaczy państwo tak, bo państwo młodzienieszkowie. Mu, mu Aczkolwiek cały czas to my możemy iść na wybory i samodzielnie wybrać kandydata i kandydatki, więc w tym sensie mamy naprawdę jeszcze szereg, zresztą mówił o tym pan profesor, tych demokratycznie działających mechanizmów. tak? Mimo no. że stawiają nas w jednym rzędzie z Turcją i Węgrami, to nie jesteśmy w tym momencie na wszystkich polach, tak jak Turcja i Węgry. Są podobieństwa, ale nie jesteśmy ale tożsamym nie, reżimem to autorytarnym. Tak, no. no Ale jesteśmy już 300 do 400 kilometrów przesunięci na wschód. Ja nie wiem, czy państwo zauważyli, że zimniej jest tu od paru lat, tak w ogóle. E, więc, e, nie, to cieple, jest ocieplenie klimatu, co pan nie, mówi. Nie, nie, no moje roślinki przywieziono 20 nie, lat temu zimnie, z Rzymu. Jest. Dalej prosperują. Więc e, będzie miała opozycja bardzo pod górkę, także dlatego, że odziedziczy te horrendalne długi, prawda, wyprowadzone poza budżet, gdzie instytucje nie działają, gdzie obajtki tego świata w różnych instytucjach Prezydent, będą, instytucje będą e, będzie trzeba jakimiś mafiami, które zainstalowały się jako ciała doradcze tych państwowych spółek coś zrobić i to jest, to jest wielkie przedsięwzięcie i tu w kwestii tego, jak sobie z tym radzić, może być wielki spór w gronie tych partii opozycyjnych, to znaczy z jednej strony tam jest taki jakiś ekumenizm. Jeśli są też prawnicy, którzy mówią nie, nie, nie to trzeba wszystko w białych rękawiczkach robić. Inni, inni mówią, a dlaczego w białych rękawiczkach, skoro ci nominaci tam po prostu to są nielegalni ludzie. Oni tam w ogóle ich nie powinno być. Tam powinna przyjechać policja i ich wyprowadzić. Nie, Tu nie ma żadnych tego. Oni tam, oni, oni są przestępcami, tak, a nie a nie ci, którzy ich wyprowadzą. To będzie tym głównym hamulcowym w takim razie. No mam obawy, że to, że to może być PSL, nie, że to może być to środowisko, ale... PSL zawsze, no dobra, może to już nie będę teraz ciągnął tego, bo pięknie Państwo podsumowali moje to ostatnie pytanie, jak będzie wyglądała Polska po zwycięstwie opozycji demokratycznej. Proszę Państwa, jakkolwiek będzie wyglądała, to nie będzie to zmiana z dnia na dzień, tak wynika z wypowiedzi naszych gości. Będzie to zmiana bolesna. Będzie to zmiana prawdopodobnie długotrwała. No ale być może będzie taka zmiana. A każda najdłuższa podróż, jak mawiał Konfucjusz, zaczyna się od pierwszego kroku, więc ten pierwszy krok już w najbliższą niedzielę do zrobienia pozostaje. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję naszym gościom. Pani doktor Milena Żywiecka, bardzo, bardzo dziękuję. Pani tu wręcz przybiegła do nas prosto z pociągu, trzymaliśmy kciuki za PKP i pan profesor Radosław Markowski byli naszymi gośćmi, a ja zapraszam na kolejne odcinki Alegromaną Troppo. Do zobaczenia po wyborach.